Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu środa to 12 dzień września 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Witam i zapraszam na kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Jeżeli słuchacie nas 12 września, to audycja jest interaktywna. Można do nas dzwonić, nasz telefon 123 834 835. A dziś porozmawiamy sobie o programie, który już kilka razy gościł na antenie Tyfloradia. Na antenie Tyfloradia Radia gościł także kilka razy jego twórca, czyli Dawid Pieper. Witaj, Dawidzie. Witam wszystkich słuchaczy. A dziś będziemy rozmawiać o Eltenie, bo jest okazja nie byle jaka, ale Elten skończył jakiś czas temu, 4 lata. Kiedy to dokładnie było, pamiętasz? To było 24 sierpnia bieżącego roku. Pamiętam, że w owym czasie nam audycja, że tak powiem, dokładnie rocznicowa nie wyszła, a więc jest trochę spóźniona, ale jest. Ale jest i jest co świętować, bo rzeczywiście trzeba przyznać, no Elten od czasu swojej premiery, od czasu jak ukazała się jego pierwsza wersja, przeszedł daleką drogę i z programu, który był taką zabawką i który nie był często traktowany przez ludzi poważnie, no można powiedzieć, jest już aplikacją, z której da się korzystać, z której korzysta coraz więcej użytkowników i która ma szansę pójść jeszcze wiele kroków dalej, ale o tym myślę, że też sobie porozmawiamy. Na dobry początek jednak muszę cię zapytać o historię i o początki Eltena. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby pójść w ślady Klango? Bo no nie oszukujmy się. Elten to jest takie narzędzie, które ma jakby wypełnić tę lukę po Klango, którym się wszyscy już przestali zajmować, a które w końcu padło. To skąd ten pomysł, że akurat tak? Znaczy, ten pomysł przede wszystkim był niejako narzucający się, bo w ostatnich już latach istnienia projektu Klango Network wciąż istniała rzesza użytkowników, którzy się wokół tego projektu spotykali, rozmawiali, jakieś tam dyskusje na forach były. Wszak jeszcze tam udawało mi się informować o Srebrnym Labiryncie. Było to już wiele lat po porzuceniu projektu przez twórców, więc coś tam wciąż trwało, ale użytkownicy znikali i kilkukrotnie pisałem do firmy Simplito, czy jakąś współpracę, sprzedać kod źródłowy, nie dostałem odpowiedzi, więc jedyną sensowną alternatywą wydało się stworzenie zamiennika programu, który miał początkowo odbić interfejs Klango. Potem te plany trochę się, że tak powiem, bardziej ukształtowały, stały się bardziej dojrzałe. W pierwszej chwili Elten miał być po prostu czymś, co zastąpi nam Klango, bo stawało się jasne, że dni Klango są już policzone. No i w tym roku te przewidywania okazały się słuszne. To zanim przejdziemy dalej, odbierzmy może pierwszy telefon. Halo, kogo witamy? Witam. Dobry wieczór, mówi Mariusz. Dobry wieczór. Ja mam taką prośbę, bo lubię Eltena, ale niestety nie mogę korzystać ze wszystkich jego funkcji. Mam dwa komputery. Jeden mam taki Kiano Intellect X3 HD, to jest taki polski tablet z odczepianą klawiaturą, a drugi to jest Packard Bell firmy Acer. I teraz jak próbuję na YouTubie coś na przykład wyszukać, znaczy to wyniki są. A jak nacisnę Enter, żeby po prostu coś z tym wynikiem zrobić, pobrać albo odsłuchać, ja to komputer przygotowany, postaram się tak zrobić, żeby było słychać dosłownie parę sekund, bo to jakiś błąd się pokazuje. I bym bardzo prosił o wyjaśnienie, co mam zrobić, żeby mi to działało. Komputery są różne i dlatego uznałem, że mam pecha naprawdę, bo mi to działać nie chce. I na obu komputerach jest ten sam problem, tak? Tak, tak. Dobrze, Mariuszu, to zaprezentuj, może uda się rozwiązać ten problem, a jeżeli nie, to po prostu proponuję, abyś się po audycji skontaktował jakoś z Dawidem, bo myślę, że rozwiązywanie problemów na żywo może być problematyczne, bo czasem wymaga to jakiegoś, to znaczy, nie, jakiejś większej diagnostyki. Może w audycji będzie wyjaśnione, co zrobić. Może pan Dawid będzie wiedział, co zrobić w tym momencie. No to słuchamy w takim razie tego. Proszę na żywo ode mnie nie wymagać, żebym cośkolwiek teraz dłubał, bo jestem takim dość mało zaawansowanym. Dobrze, spokojnie. To zobaczymy, co to w ogóle jest za problem. Słuchamy.
No to już zaraz Enter wcisnę i zaraz będziemy tutaj patrzeć, jak tutaj... Czyli problem z YouTube.dl tak naprawdę wygląda. Dawidzie, spotkałeś się z tym może już kiedyś? Myślę, że... Ale moment, to moment, będę się kontaktować, będę prosił audycji, natomiast... Ja mam jedną teorię, którą będziemy sprawdzać, ale ty już proszę o kontakt prywatnie, czyli brakujące biblioteki Microsoft Visual Studio Runtime. Przynajmniej tak podejrzewam, że to może być to, bo kilka razy już spotkałem się z tym zgłoszeniem na ich issue trackerze. Także, ale to po audycji tak, będziemy po audycji, bo tu trzeba, bo żeby to naprawić, to jak rozumiem, trzeba by było doinstalować pewne rzeczy, a jak sam Mariuszu mówiłeś, no nie chciałbyś robić tego teraz. No my też zresztą nie chcielibyśmy instruować cię przez kilkanaście minut, co należy zrobić, no bo chcielibyśmy też porozmawiać na temat Eltena. Rozumiem i Elten mi się podoba. Ja tutaj, jeżeli chodzi, bo tam ankieta też jest taka nawet... Więc ja bym korzystał z wielu takich innych funkcji ubocznych, że tak powiem. Takich po prostu, które nie dotyczą bezpośrednio komunikatora, tak jak na przykład YouTube'a, może by jeszcze jakieś inne fajne elementy można było dodać. Ja tam czytałem, że na przykład czytniki audiobooków i tak dalej, takie fajne rzeczy. No ja jestem jak najbardziej za. No to dobrze, ja się rozłączam, nie zajmuję dużej czasu. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Mariuszu, pozdrawiamy cię serdecznie, a ja przypominam nasz numer telefonu 123 834 835. Dawidzie, to zapytam o taką rzecz. Co tak naprawdę umożliwiał Elten w pierwszej wersji, kiedy ujrzał światło dzienne tego 24 sierpnia 2014 roku? Na co on pozwalał? To jest względnie trudne pytanie. Teoretycznie funkcji nie było tak mało, bo było forum już wtedy, były wiadomości prywatne, był czat, więc byśmy powiedzieli te najważniejsze rzeczy. No, brakowało trochę, jeżeli chodzi o blogi, które się pojawiły później, ale oprócz tego, to te podstawowe pierwsze funkcje można powiedzieć, że miał Elten. Jego problemem przede wszystkim była stabilność, bo to, że działał u mnie, wcale nie znaczyło, że działał u innych. Tutaj trochę zabrakło tych wstępnych beta testów. Ja też przyznaję, byłem w owym czasie klasie drugiej gimnazjum, więc i doświadczenia z wydawaniem takich aplikacji nie miałem. Więc tak naprawdę pierwszy rok Eltena to była wielka operacja. Umożliwmy na nim cokolwiek bez męczenia się z błędem co 5 minut. Ale zasadniczo można powiedzieć, że te podstawowe funkcje były. Tam największe zmiany, które później się pojawiły, to były funkcje głosowe chyba. No i wspominane blogi. No właśnie, gdybyś miał powiedzieć o tym, co teraz umożliwia Elten. Elten jest z jednej strony narzędziem społecznościowym, z drugiej strony właśnie mamy tu różnego rodzaju takie narzędzia poboczne, ale co jest takim atutem Eltena, co go wyróżnia? Dlaczego warto z niego korzystać? Ja myślę, że przede wszystkim tu trzeba się skupić na funkcjach społecznościowych, bo reszta, jak była powiedziana, jest funkcjami pobocznymi, ale o tym za chwilę. Na pewno celem Eltena jest zgromadzenie społeczności osób niewidomych i przyszłościowo możliwe też osób zainteresowanych naszym środowiskiem, nie tylko niewidomych, stworzenie sensownego komunikatora, czegoś w rodzaju wspólnego forum do poruszenia wspólnych tematów, szczególnie na pewno związanych z naszą niepełnosprawnością, choć jak praktyka wykazuje, nie tylko. Stworzenie jakiejś możliwości komunikacji, te wszystkie funkcje dodatkowe, tutaj był wspomniany YouTube, jest obsługa YouTube, którą niejako przyjęliśmy z Klango, jest menedżer plików, którego czasem sam użyję, bo ma kilka rzeczy, których eksplorator Windowsowy tak łatwo dostępnych nie ma. Natomiast przede wszystkim to jest forum, a resztę trzeba traktować jako dodatki. Rozumiem, ale ktoś mógłby zapytać, po co właściwie niewidomym społecznościówka. Przecież jest Facebook, na Facebooku mamy grupy dyskusyjne, jest chociażby taka grupa Niewidomi, Niedowidzący, Bądźmy Razem, tam można prowadzić dyskusję. No, po co tych niewidomych zamykać w jakimś takim środowisku Eltena? No i tutaj moja odpowiedź może być tylko taka, że to jest kwestia jakiejś preferencji. Ja na przykład nie lubię Facebooka, do rzeczonej grupy należę. Jakiś czas temu do niej dołączyłem i zasadniczo to było tyle, jeżeli chodzi o moją aktywność tam. Nie mam cierpliwości do Facebooka.
Ja jednak jestem zwolennikiem starych forów. I tak jak istnieją fora, które zrzeszają, nie wiem, ludzi zajmujących się radiem, ludzi zajmujących się informatyką, programistów, chociażby znane For Programmers Net, tak samo no, może istnieć i forum, typowe forum, już poza facebookowe, poświęcone niewidomym. A to, że przy okazji powstała aplikacja, to jest niejako pójście za ciosem Klango, ale i wierzę, że ta aplikacja może być użyteczna, na pewno przynajmniej dla mnie użyteczniejsza od męczenia się z przeglądarką internetową. Bo no i też chodzi o to, żeby było łatwiej, tak? Tak, właśnie o tym mówię, bo jakakolwiek strona internetowa, choćby była nie wiadomo jak dopracowana, nigdy nie może być tak dostępna jak najbardziej dostępna aplikacja komputerowa. Jasne. Więc to jest gdzieś tam powodem, ale jak sam zauważyłeś, rzeczywiście niewidomi z tych funkcji społecznościowych korzystają nie tylko po to, żeby dyskutować na tematy związane z niewidomymi, ale o różnych rzeczach, także i z takiego, że tak powiem to i tak to określę, niewidomego punktu widzenia, bo na Eltenie mamy w tym momencie fora dyskusyjne, które traktują o różnych rzeczach, tylko z naszej perspektywy. To jest tak trochę jak z Tyflo Podcastem, że w Tyflo Podcaście mówimy o rzeczach różnych, ale z perspektywy osób niewidomych, bo tak naprawdę no, można powiedzieć o jakiejś przeglądarce, o jakimś telefonie, o innych rzeczach tego typu z dowolnej perspektywy. Na YouTubie będzie wiele filmów opisujących to, w internecie znajdziemy wiele pisanych recenzji, ale my trochę jednak to wszystko postrzegamy inaczej i na pewne rzeczy zwracamy uwagę, o których w takim mainstreamowym środowisku nikt nam nie powie tak naprawdę. Nie powie o co, że to działa tak, ale to działa zupełnie inaczej. To jest coś w tym chyba, prawda? Tak, myślę, że to jest druga rola Eltena, która się wyłoniła. I to dość ważna, bo jest to na pewno rola również integrująca nasze środowisko. Ja na przykład jestem człowiekiem, który nigdy nie chodził do żadnego ośrodka. Ja się zawsze uczyłem w szkole masowej. No to ja tak samo i akurat. I przez Klango i przez Eltena poznałem w ogóle ludzi niewidomych. Najpierw się poznaliśmy na Klango czy Eltenie, a potem spotkaliśmy się w rzeczywistości. No ja miałem okazję pierwszych niewidomych, gdzieś tam kontakty z niewidomymi nawiązać troszeczkę wcześniej niż ty, bo dzieli nas kilka lat różnicy. Natomiast ja to jeszcze poznawałem osoby niewidome przez coś takiego jak listy dyskusyjne, listy mailingowe, taka lista Tyflos, która zresztą nadal funkcjonuje przy Uniwersytecie Warszawskim. Tak. I też gdzieś tam dopiero wtedy jakieś takie większe kontakty nawiązałem z osobami również niewidomymi, no bo tak jak wspomniałem, ja też do szkoły masowej akurat całe życie uczęszczałem. Mamy kolejny telefon, halo, kogo witamy? Witam, cześć Dawid, cześć Michał, Mateusz Bobrusz z tej strony. Dzień dobry Mateuszu, ja witamy. Ja mam do was takie krótkie pytanie, bo skoro wspomnieliście o Facebook, to ja mam takie pytanie, bo Maciek Musutowski z Klango próbował stworzyć kiedyś klienta Facebook, natomiast to był projekt niedokończony i czy na przykład Dawidzie, ty planowałeś na przykład stworzenie klienta Facebooka? Pytam dlatego, że po pierwsze, no to by było dla Dawida byłoby to wyzwanie, no bo klienta Facebook, jeśli chodzi o API Facebook, tworzy się trudno, ale być może, czy kiedyś będzie klient Facebooka, bo przyznam się szczerze, że strona na PC do Facebook no jest troszeczkę niewygodna. I czy, Dawid, czy ty marzyłeś kiedyś na przykład o tym, żeby stworzyć klient do Facebook na Eltenie? Więc powiem tak, tu sprawa jest nieco skomplikowana i niestety odpowiedź brzmi nie. Za czasów, kiedy Klango tworzyło swojego klienta dla Facebooka, trochę inaczej to wyglądało. Facebook udostępniał jakieś tam swoje API, były możliwości rzeczywiście programowania, jakieś tam wymiany wiadomości, jeżeli dobrze pamiętam, to było jeszcze na JSONie działało i działało dość dobrze, ale Facebook zamknął swoje API i w tej chwili nawet nie ma czego, takiej możliwości, by stworzyć klienta zewnętrznego dla Facebooka. Więc zresztą GW Micro kiedyś też podejmowało przecież takie próby stworzenia klienta dla Facebooka. Przez chwilę on działał, a potem i tak to się wszystko rozsypało. A to była w ogóle płatna aplikacja. Ja pamiętam, że ją kupiłem i to wcale mało nie kosztowało, no ale już później nie przedłużyłem tej subskrypcji, bo się zwyczajnie to nie opłacało.
Więc w tej chwili niestety oficjalna odpowiedź Facebooka mówi nie. No dobrze, dobrze. W takim razie dziękuję ci bardzo, więcej nie przedłużam. Prowadźcie dalej audycję, bo audycja jest ciekawa. Dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dziękujemy Mateuszu za telefon, pozdrawiamy. Dawidzie, to ja zapytam, a co z Twitterem? Bo kiedyś też Klango miało klienta do Twittera. Czy to jest podobny problem w dzisiejszych czasach, jak z Facebookiem? Myślę, że nie. Nie wiem, jak to się będzie kształtował w najbliższych latach, bo jednak Twitter jednak zamknął swoje API do strumieniowania, więc nie wiem, czy nie pójdą za ciosem, szczególnie, że użytkownicy korzystający z zewnętrznych klientów są dla nich mało opłacalni, ale teoretycznie byłoby to możliwe, tylko jest to z kolei bezcelowe, bo mamy klienty typu TV Blue i nie widzę sensu tworzenia dla nich konkurencji, skoro są dobre i działają, powiedzmy, już nie, są pozbawione wczesnych błędów. Stworzenie Eltena jako klienta Twittera wiąże za sobą kolejne trudności, jakieś beta testy pierwsze, a tymczasem myśmy stworzyli konkurencję dla aplikacji, która jest darmowa i na dodatek otwarta, więc trochę nie widzę tego celu. Jasne. To zapytam teraz o taką rzecz. Jeszcze do tego tematu społecznościowego wrócimy, ale może porozmawiajmy przez chwilę na temat tej niespołecznościowych funkcji Eltena. Wymieniliśmy już tu kilka, między innymi za sprawą telefonu od Mariusza, YouTube, menedżer plików. Może o tym menedżerze kilka słów byś powiedział. Co on ma takiego, czego nie ma eksplorator Windows? Dlaczego warto używać tego menedżera plików? Tak naprawdę to zależy od zapotrzebowania, bo niby jest to samo. To znaczy można rozwijać foldery, kopiować pliki. Mogę powiedzieć nawet, czego nie ma, a mianowicie nie ma wciąż obsługi zasobów sieciowych i trzeba nad tym popracować, bo jest to dla mnie ważny aspekt. Ja często z nim korzystam. Natomiast ma jedną funkcję, która mnie się okazuje przydatna. Ona była zaproponowana na forum, zdaje się, to była propozycja, ją przyjąłem i nagle się okazało, że to jest dobry pomysł. Chodzi o podgląd plików audio spacją. Jak ja szukam jakiegoś pliku, nie wiem jak się nazywa, muszę przeglądać folder, powiedzmy parę tysięcy plików, otwierać każdy plik w jakimś Windows Media Playerze, nie wiadomo w czym, a tu po prostu wciskam spację, od razu mam nazwę i nie muszę się martwić. Natomiast taki menedżer plików będzie zawsze tylko prostym menedżerem plików, no bo też nie będziemy aplikować do uzyskania poziomu, że tak powiem, tego, co potrafi eksplorator Windowsa, więc zawsze będzie to kierowane w dwie grupy. Albo grupę, która w jakimś zastosowaniu znajdzie tego użyteczność, albo w grupę, która po prostu nie zna tak komputera i jej to wystarczy. Jedno, co na pewno się zmieni, ale to kwestia dopiero Eltena 3.0, to jest reprezentacja dźwiękowa. To jest propozycja Mikołaja Hołysza z forum, czyli jakieś informacje na zasadzie pozycja dźwięku, rozmiarze pliku, ten dźwięk stereo, jakieś dźwięki oznaczające typ. To usprawni na pewno przeglądanie. Wyobraźmy sobie, że szukamy, co zajmuje nam w danym folderze tyle miejsca. I w tej chwili przesuwając się po liście plików słyszymy dźwięk bardziej z lewej strony, bardziej po środku, bardziej z prawej, który nam sygnalizuje wielkość tego pliku. I w tą stronę chcę z tym pójść, to znaczy udźwiękowieniem tego i ułatwieniem przekazywania pewnych informacji. Tak, czyli te dźwięki mają być takim suplementem do tego, co mówi nam synteza, co zwykle gdzieś tam jest potem podawane, na przykład w eksploratorze jakiś rozmiar i tak dalej, ale my nie mamy do tego takiego prostego dostępu, bo oczywiście możemy się zapoznać z rozmiarem każdego pliku, ale musimy do tego w jakiś sposób dojść do tej informacji, czy tam za pomocą strzałki w prawo, jeżeli mamy te szczegóły wyświetlone, czy na przykład wchodząc we właściwości danego pliku, no to wymaga kilku dodatkowych operacji i jeżeli mamy tylko kilka plików w folderze, to żaden problem, ale jeżeli mamy, tak jak wspomniałeś, kilka tysięcy plików w folderze, no to już jest gorzej. Już zaczynają się dokładnie pojawiać problemy. Dokładnie, więc ja bym chciał pójść w tą stronę. Jakie jeszcze są narzędzia, czy coś jeszcze warto wymienić, oprócz YouTube'a i menedżera plików? Zależy, co uznamy za funkcje społecznościowe. Są na pewno notatki, które nie miałyby większej racji bytu, gdyby nie to, że można je udostępniać między użytkownikami Eltena, co już kilkukrotnie znalazłem jako użyteczną funkcję. Była tu wspominana kwestia czytnika książek. To jest funkcja jakiś czas temu zaproponowana i która z przyczyn, o których za chwilę będę mówić, będzie miała dość sensowną rację bytu, bo ile mamy czytników książek od groma,
również bardzo zaawansowanych i raczej Elten tego poziomu zaawansowania nie osiągnie, o tyle jest pewna funkcja, o której będę mówić już przy okazji jednego z następnych tematów, której nie mamy na naszym rynku i którą chciałbym Eltena wcisnąć. Ale oprócz tego raczej takich narzędzi dyskowych wszystko się mieści w menedżerze plików. Tam są narzędzia typu konwersja też plików audio, jakieś można kopiować, przenosić, pakować, rozpakowywać pliki RAR, ZIP, 7ZIP i takie inne operacje podstawowe przeprowadzać. Można udostępniać pliki też w Eltenowej chmurze. Jak to jest właśnie z Eltenową chmurą? Czy każdy użytkownik ma jakiś limit? Czy to jest wszystko bez limitu? Jak to jest z tymi plikami, które możemy przechowywać na dysku serwera Eltena? Obecnie oficjalna informacja mówi, że do 1 GB, a w praktyce tak naprawdę ja do niczego się nie czepiałam. Mi się wydaje, że nawet mamy użytkowników, którzy trochę ponad ten 1 GB zahaczyli, ale jak długo sprawa nie jest jakoś strasznie pilna, ja przyznaję, aż tak nie zwracam na to uwagi. Co innego będzie, jak się przekona nagle, że na serwerze zostaje 10 GB, to wtedy będzie trzeba porozmawiać z takimi ludźmi. Ale na razie nie mamy na szczęście tego typu problemów. A tak z ciekawości zapytam, czy w razie, jeżeli Elten będzie narzędziem jakimś takim no, zdecydowanie bardziej popularnym i będzie potrzeba zwiększenia nagle jakichś zasobów, czy programistycznie jest to już tak przystosowane do tego, żeby posadzić to na przykład na jakichś tych usługach cloudowych typu jakiś Amazon albo Azure albo coś podobnego? Gdzie można sobie to skalować bez większego problemu? Powiem tak, myślałem nad tym, ale raczej nie rozważam rozwoju w tą stronę. Nie wiem dlaczego, ale nie umiem zaufać rozwiązaniom chmurowym, mimo że ufa im wiele firm, więc ja póki co raczej spodziewam się pójścia w trochę inną stronę, czyli zwiększania parametrów serwera, na których utrzymujemy Eltena. Możliwe, że nagle zostanę zmuszony do przejścia na inne rozwiązania. To jest wiadome, że nie wszystko można przewidzieć i wtedy programistycznie będzie to możliwe. Natomiast póki co myślę, że nawet gdyby nagle nam przybyło 1000 użytkowników, nie wiadomo skąd, to obecna polityka zadziała, tylko będzie trzeba zadbać o nieco większy dysk, a jeżeli chodzi o inne parametry serwera Eltena, to utrzyma raczej. No i miejmy nadzieję, że tak będzie. To jest też kwestia tego, że mamy te wszystkie funkcje głosowe, fora, wiadomości, blogi, na to musi być miejsce. Oczywiście. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu i z tego telefonu ktoś znowu skorzystał. Kogo witamy tym razem? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Martel z tej strony, ja dzwonię w zasadzie z dwoma pytaniami. Słuchamy. Po pierwsze co do plików, bo to jest dość istotne też właśnie, jeżeli chodzi o pracę nad plikami. Sam osobiście zdarzało mi się używać menedżera plików na Eltenie, bo jest on faktycznie szybki, ale pytanie... Ale pytanie brzmi następująco. Czy zostanie dodana możliwość obsługi kilku folderów na raz? To jest propozycja, z którą się nie spotkałem, ale jak najbardziej możliwa do rozważenia i wcale nie tak trudna. Myślę, że w tej sprawie warto po prostu zauczyć temat na forum, bo nie myślałem nigdy o tym, ale zasadniczo czemu nie? Kilka folderów naraz to znaczy? Żeby po prostu przechodzić z jednego na drugi folder podczas pracy, żeby nie trzeba było się wycofywać. Czyli tak jak Total Commander na przykład, tak jak ma dwa panele powiedzmy. Tak jak ma Explorator Windows. Aha. Chociażby, że po prostu parę folderów można mieć otwarte, no i tak, między tak. jednym a drugim przeskakiwać. Tak, tak, w ten sposób, okej. Okay. Bo jeszcze wpadła mi do głowy taka właśnie ta filozofia tej pracy tak na dwóch panelach, jak ma to Total Commander. Też od razu o tym pomyślałem. No i jeszcze jedna i pewnie w kwestia, tą stronę byśmy poszli. Jeszcze jedna kwestia, tym razem programistyczna. Jak to będzie, znaczy co będzie się dziać z językiem EAPI. To nie do końca język. Będzie udostępniona jakaś raczej dokumentacja w najbliższym czasie. To jest raczej framework, który jest wykorzystany na potrzeby Eltena. On jest w języku Ruby
I jeżeli chodzi o dokumentację, to w tej chwili oficjalną dokumentację można znaleźć, tak jak pisałem kiedyś na forum, na stronie elten-net.eu/api. Tylko ta dokumentacja jest tworzona w myśl dokumentacji, czyli no nie jest to tutorial dla początkujących programistów, tylko referencja funkcji, klas, modułów i tak dalej. Czy będziemy tworzyć jakiś taki tutorial typowo dla programistów, którzy chcą coś zacząć pisać i chcą wydać aplikację na Eltena, ale nie bardzo mają doświadczenie w języku Ruby? Nie wiem, nie wykluczam, ale na pewno w tej chwili czasu na to nie mam. Prawdę mówiąc. Rozumiem. Więc to zasoby, no którymi dysponujemy, to jest całe repozytorium Eltena na GitHubie, bo Elten też, o czym warto pamiętać, jest otwarty, więc cały kod źródłowy jest dostępny. No i plus dokumentacja na stronie Eltena. No tak. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Marcelu za telefon. Do usłyszenia. Ja przypominam nasz numer 123 834 835. W międzyczasie widziałem, że jeszcze jeden telefon mieliśmy, no ale na razie nie daliśmy rady go odebrać, bo już ktoś się w międzyczasie rozłączył. To w takim razie jeszcze co do tych programów, bo Elten to jest jakby takim środowiskiem poniekąd, w którym można uruchamiać różne inne programy. I o tym myślę, że sobie za chwilę też powiemy, ale najpierw odbierzmy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo? 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 Słychać mnie? Słychać, słychać. Okej, to witacie mnie, Maja jestem z tej strony. Dzień dobry. Witaj, Maju. Dzień dobry. Chciałam przypomnieć, bo tam było pytanie, czego się jeszcze używa poza... A o tym można zapomnieć, bo chyba niewiele osób o tym wie. Czytanie do pliku jest głosem, tak jak było kiedyś w Expressivo czy innych takich programach tego typu. Czyli można sobie zrobić audiobooka, tak? Takiego. Można. Rzeczywiście, znaczy, o ile wiem. O tym zapomniałem. Można i tam jest ten podział dosyć dostępnie zrobiony. Ja na przykład dlatego o tym mówię, że ja bym nie umiała. Ja pamiętam, że jak używałam Expressivo jeszcze i no wiadomo, wtedy mniej umiałam robić, ale ja do tej pory nie pamiętam, jak to się tam robiło, a tutaj miałam to pod ręką. To samo na przykład jest z różnymi tymi, z różnymi programami do, tak jak w tym Explorerze, do rozpakowywania i spakowywania i tak dalej. No niby się tak mówi, że ten WinRAR niby go nie ma, niby jest. Ale jak tu jest to wszystko naraz, to jakoś się chyba łatwiej tego szuka, tak, jeśli chodzi o takie niespołecznościowe funkcje, tak? Tak, no, jeżeli tak, chodzi jeszcze o ten czytnik do pliku, bo rzeczywiście o tej funkcji zapomniałem, tutaj mamy też akurat inspirowany iPhone Readerem, więc jest czytnik z możliwością wybrania formatu, czy to jest WAV, czy to jest MP3, czy to jest OGG, możliwością ustalenia podziału pliku według akapitów, albo co określony czas, czyli powiedzmy co 20 minut. Takie funkcje podstawowe typu ogłaszanie numeru pliku na początku każdego pliku. Taka powiedzmy prosta, ale mam nadzieję, że użyteczna aplikacja, która pozwala czytać do audio formaty wordowskie, PDF, EPUB, TXT, HTML i jeszcze parę. No jeżeli chodzi o format, jeżeli chodzi o format EPUB, to myślę, to ja tu tak jeszcze się wtrącę i powiem, że to jest dość istotne, bo tak naprawdę pod Windowsem czytanie EPUBów w wygodny sposób to wcale nie jest takie oczywiste. Jest oczywiście płatny program Qrit, ale poza tym to no, nie zawsze... Poza tym to nie za bardzo jest... No właśnie, jaki? Nie za bardzo jest to czym. Trzeba już sobie pogrzebać, żeby w ogóle to otworzyć. Ewentualnie sobie przekonwertować gdzieś tam czymś w sieci. No tak. Znaczy też jest a propos tego menedżera plików, ktoś to kiedyś powiedział i ja też sobie nie zdawałam sprawy, że to może pomagać, ale rzeczywiście przez to, że są tematy dźwiękowe, szybciej się przegląda rzeczy już w tym momencie, jeśli chodzi o ich, jak to się fachowo mówi, o ich rodzaj, że no, czy to jest plik muzyczny, czy to jest tekst, czy co to jest tak właściwie, to samo było w Klango zrobione i rzeczywiście ktoś zwrócił na to uwagę, że to może być wygodne, jak mamy dużo rzeczy w jednym miejscu. I to tak wrzuconych, że w sumie to wszystko jest razem, no to szybciej się przegląda, jak taki dźwięk jest możliwy. To jest taka dosyć ciekawa funkcja tam. I to jest rzeczywiście też, może być użyteczną funkcją, ale, już mówię jak jest ale, znaczy, chodzi z rozszerzeniem o to, że inny dźwięk mają przez pliki Mikołaja, tekstowe, inny dźwięk mają pliki audio, inny dźwięk mają dokumenty. Problem jest dość prosty, a jest nim fakt, że domyślny temat dźwiękowy Eltena daleki jest od ideału
I z tej funkcji można skorzystać dopiero, jak się przełączy na jakiś inny temat dźwiękowy, dobrze zrobiony, bo ja wcale nie mówię, że temat domyślny jest dobrze zrobiony. I tym, co się wiąże z używaniem tematu domyślnego, jest to, że pewnie ten dźwięk przebrzmi mniej więcej w tym momencie, w którym nam mowa przeczyta rozszerzenie. Ale rzeczywiście, jeżeli przełączamy się na inny temat dźwiękowy, jakiś powiedzmy krótki, minimalistyczny, taki jaki mam nadzieję, że w końcu będzie temat główny, bo go będzie trzeba zmienić, to ta funkcja może być używana. Okej, czy coś jeszcze chciałabyś dodać a propos Eltena, a propos funkcji może, z których najczęściej korzystasz? Tak właśnie myślę, funkcje, a z których ja, no ze społecznościowych to na pewno. No właśnie, te społecznościowe. To tak od razu jeszcze zapytam właśnie, Elten Facebook, czy Elten i Facebook, czy jak to jest z tym? Elten i Facebook. Elten i Facebook, okej. Okay. Bo ja troszkę do czego innego używam Facebooka. Ja nigdy nie byłam zwolennikiem takich grup dużych, aha, że wszyscy nagle napiszą sobie coś, bo ja nie umiem tam rzeczy szukać. Znaczy, no, mogę to zrobić, ale nie jest to dla mnie wygodne. I no ja ich po prostu nie bardzo lubię. Ja mogę się o coś tam zapytać i na pewno one robią fantastyczne rzeczy, ale ja Facebooka raczej używam do takich rzeczy bardziej związanych ze środowiskiem otwartym. Jasne. Do komunikowania się. A tutaj, forum. Tutaj są wiadomości, na przykład, no to wiadomo, że tam to jest normalne, ale w tym momencie, jak to jest połączone z mailem, albo w ogóle może być mailem, to jest fantastyczne. Są załączniki do wiadomości zwykłych. To też spotkałam się, że na przykład ostatnio ktoś tego nie wiedział, a to już dosyć dawno jest. To a propos, no bo to też się łączy w sumie z plikami. No bo to, no wcale, nie ta, bo to wcale nie tak łatwo jest odkryć, że to jest, bo... No to też, tak. To już je, to jest, no kwestia, tak, to jest kwestia, na którą zresztą Dawidowi też zwracałem uwagę, bo plik do dodawania załącznika jest po... przycisk do dodawania załącznika jest po przycisku wyślij, gdzie tam wcale nie no tak... No tak, ja wiem. No, nie no tak wiem. Łatwo to odnaleźć. Znaczy niestety. Wiem, nie mówię, że to dziwne, że nie znaleźli, tylko że mówię, że to jest dosyć użyteczne. A dla to mnie, się zgadza. Przykład, jakbym miała z klienta z normalnego komputera szukać i to jeszcze na Gmailu, który jest taki, no szybkością to on nie grzeszy, przynajmniej u mnie, zanim ja coś wyślę, no to trochę minie czasu, a jeśli to mogę to zrobić tutaj... Jedna to z ostatnich funkcji Eltena, o której Maja wspomina, chodzi o to, że też Elten od paru dni i działa w pełni jako klient mailowy. Już w zeszłym roku była funkcja, która pozwalała na Eltenie odbierać i wysyłać maile. Po prostu przez mail nasz login elten@elten.eu. A od paru tygodni Elten jest również serwerem POP3, czyli można normalnie używać go przez powiedzmy aplikację mailową jakiegoś Thunderbirda albo maila na iOSie i w ten sposób też obsługiwać naszą korespondencję. To tak jeszcze zapytam przy okazji, czy te skrzynki pocztowe, bo to ja zawsze o limity pytam. Mają te skrzynki pocztowe jakieś limity ustawione, czy albo na przykład limity limity transferu wysyłanych załączników na przykład, czy tam... Nie, raczej nie przewiduję. Wiadomo, nie ma jest to pod tytułem no, z ma, poziomu jest... Eltena. Już. Jest to z poziomu Eltena, kiedy wysyłamy do użytkownika Eltena, jest to rzeczywiście 16 MB. W tej chwili, ale jeżeli na załącznik, ale jeżeli chcemy wysłać z poziomu Eltena do zewnątrz, albo ktoś z zewnątrz do nas wyśle, to zasadniczo limit jest większy i ta kwestia będzie opracowywana. Ja już przygotowywałem nowe rzeczy, bo chcę dodać możliwość tworzenia większych załączników, ale tylko na zasadzie jednorazowego pobrania i usunięcia ich z serwera. I ja przewiduję tą funkcję już w Eltenie 2.3. Okej. Okay. Dobrze. Okej, to ja nie mam pytań. Jak ty nie masz pytań, to ja też nie mam pytań. Okej, to w takim razie bardzo dziękujemy za telefon i do usłyszenia. Ja pozdrawiamy. I czekamy na kolejne telefony, bo już też widziałem, że znowu ktoś do nas dzwonił. 123 834 835. Dawidzie, to zapytam o kolejną rzecz, właśnie o te aplikacje zewnętrzne. Tam już się jakieś aplikacje pojawiały, tak? To były jakieś proste gry. Jak dobrze kojarzę, chyba jeszcze coś oprócz gier było, ale szczerze mówiąc nie zaglądałem tam jakoś specjalnie. Co tak naprawdę można w oparciu o to, co oferuje Elten, napisać? Jak bardzo użyteczne rzeczy? Zasadniczo pytanie jest dość trudne.
W tej chwili mamy aplikację pod tytułem dwie pełnoprawne gry, bo tak naprawdę reszta aplikacji jest tworzona bardziej poglądowo. Jest to gra Sapper, czyli po prostu implementacja dźwiękowa gry z Windowsa i gra w szachy z użytkownikami Eltena. Co można zrobić przez aplikację Eltena? Dość dużo, chociaż też w pewnym wątki zakresie, bo Elten szykuje się do wieloplatformowości. W wersji 3.0 będzie zarówno dostępny na Windowsie, Linuxie, jak i Macu. Już w tej chwili na GitHubie Eltena w tej sprawie dość dużo się dzieje, szczególnie pod kątem Linuxa, ale i Mac będzie miał swoją chwilę. Więc skoro Elten 3.0 będzie wieloplatformowy, to myślę, że stanie się dość fajną platformą do tworzenia wieloplatformowych aplikacji. Choć tylko w pewnym wąskim zakresie. Powiedzmy, jeżeli ma być to jakaś gra, to nie ma problemu. To zasadniczo wszystko się da zrobić. Jeżeli ma być to jakaś prosta aplikacja, coś w stylu, nie wiem, klangowego Wikipedia Browser, który na Klango było, nigdy o tym jakoś na Eltenie nie myślałem, ale no można, czemu nie? Natomiast jeżeli ma to być jakaś bardziej zamasowana aplikacja z własnym interfejsem, masą okienek, powiedzmy coś na miarę przeglądarki internetowej, to raczej nie, no, z przyczyn oczywistych. Takie aplikacje są uruchamiane tylko w środowisku Eltena. Natomiast na pewno dużym atutem będzie ich wieloplatformowość na wszystkie trzy główne systemy. Więc myślę, że się znajdzie grono aplikacji, które mogłyby z tego skorzystać, o ile oczywiście programiści się przekonają do platformy. Oczywiście, no bo to jest najistotniejsze, żeby było komu kodować w Eltenapi. Mamy telefon kolejny. Kogo witamy tym razem? Witam bardzo serdecznie. Patryk z tej strony. Cześć, Patryku. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że jestem związany z Eltenem od początku, kiedy on powstał. Czyli od 2014 roku. Nie wiem, czy to akurat miałem możliwość używania pierwszych wersji, które powstały, ale jestem, można by powiedzieć, od początku. Przede wszystkim, Dawidzie, dla ciebie szacunek za cierpliwość. No, robisz to wszystko sam. Sam to wszystko programujesz, a jeszcze dodatkowo masz inne poboczne rzeczy, którymi się zajmujesz poza Eltenem. Więc ja cię podziwiam, że w ogóle znajdziesz na to wszystko czas. Tutaj jeszcze wspomniałeś o wieloplatformowości. Myślę, że rozwiniesz to za niedługo. Nad czym pracujesz? Natomiast co do samego Eltena, no to powiem tak, ja staram się korzystać z wszystkiego, co się da, czyli z forum, z wiadomości, z tych wszystkich funkcji. No i jak wychodzi jakaś publiczna beta, no to ja pobieram, testuję to, co się da i staram się zgłaszać każdy błąd, to co jest możliwe, jeżeli coś się wysypuje, to ja zgłaszam. Absolutnie w tym momencie nie mam żadnego problemu z Eltenem. Nie odczuwam żadnych jakichś niestabilności wielkich. No ja mam nadzieję, że wykorzystasz potencjał tego Eltenapi. Ja myślę, że zacznie powstawać coraz więcej aplikacji na Windowsa typu jakieś gry. No bo ja jestem graczem, który uwielbia gry. Ja myślę, że coś zacznie powstawać fajnego. No i aplikacje, no nie zależy mi na takich specjalnie społecznościowych typu Facebook, Twitter, no bo do Twittera już rzeczywiście, jak tu było powiedziane, mamy. Ale myślę, że jakieś takie użytkowe aplikacje typu obsługę Wikipedii, to co do przeglądarki internetowej, no to też uważam, że bo w Klango była jakaś tam tekstowa przeglądarka typu taka klangowa, no to też wydaje mi się, że nie ma to akurat sensu, no bo przeglądarek mamy dość. Ale właśnie, żeby to miało takie... Tu się pojawia dość dobre pytanie, które będzie trzeba na forum na pewno bardzo szeroko rozważyć z użytkownikami Eltena. Chodzi o zakres tego, czym Elten będzie, a czym nie będzie, bo planów jest wiele i ja jestem za wieloma, ale
też myślę, że Elten ma ułatwiać pewne czynności, ale nie może nieść za sobą grzechów Klango. Ja to też pisałem jakiś czas temu, że myśmy teraz praktycznie skupywali interfejs Klango. To nie może być kombajn do wszystkiego i do niczego tak naprawdę, bo jeżeli zrobi się z tego jakiś kombajn, który będzie miał nie wiadomo co, no to, tak, to też jest bez sensu. Szczególnie, że w tej chwili przeglądarka internetowa, wspominana, to jest funkcja, która jest potrzebna, no coraz bardziej będzie ten internet nas przenikał i w zakresie już każdego użytkownika jest nauczenie się przynajmniej minimum obsługi internetu, a nagle się okaże, że nie wiem, pojawi się nowy interfejs, ja nie nadążę, bo jestem tylko jeden, pojawi się, nie wiem, przełomowy HTTP 3.0, Elten nie będzie go obsługiwał i nagle się okaże, że ludzie korzystający tylko z Eltena poczują się odcięci od tej. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, nad przeglądarką internetową pracuje zwykle sztab osób. Dokładnie. Sieć www, strony internetowe to są tak rozbudowane w dzisiejszych czasach twory, które no, są czy w JavaScriptach na przykład, czy w innych językach do chociażby wyświetlania zawartości stron internetowych też są różnego rodzaju jakieś tam luki. Te przeglądarki mają te luki. To trzeba na bieżąco łatać. Ja myślę, że to chyba byłby nawet trochę szalony pomysł zrobić z Eltena przeglądarkę, taką pełnoprawną przeglądarkę internetową. Co innego... Na pewno nie byłaby to bezpieczna przeglądarka. Na pewno nie. Ale co innego jakby gdzieś w tym momencie, jak tak Patryk opowiada o tych różnych rzeczach, to ja jedną rzecz, jaką w Eltenie bym widział i to widział bardzo, bardzo chętnie, działający sensownie czytnik kanałów RSS. To tego mi, szczerze mówiąc, gdzieś tam brakuje, bo nie znajduję niczego dla siebie dziś jakby do przeglądania jakoś fajnie na Windowsie kanałów jeszcze, RSS. Żeby to jakieś powiadomienia na przykład też miały, że o, pojawiło się coś na kanale RSS. Dokładnie. To akurat to byłoby... Czytniki jest na pewno nie coś, mają. O czym można rozważyć. Też mogłaby to być to bardziej w wersji mobilnej by się przydało. Jeżeli chodzi o pokazanie Elten API, szczególnie, że wszystko, co pozostaje z Elten, jest otwarte, więc byśmy mieli też poglądówkę dla programistów, jak używać tego interfejsu. Właśnie, kolejna cecha, powiadomienia, które ma Elten, a które jak najbardziej można implementować. A to też jest fajna sprawa. Jeszcze jest, w ogóle jeszcze jest taka fajna rzecz, można by to było zaimplementować, bo wiem, że klientów na maila typu Thunderbird czy poczta na system Windows 10 mamy, ale też jest taka sytuacja, że no różnie to działa. Na przykład taki Thunderbird jest zamulający i w ogóle kiedyś to był fajny klient, a teraz to się momentami lubi przymulać. Tak samo na przykład jakieś tam Outlooki, czy tam no za dużo tego nie mamy, także też fajnie byłoby, gdyby obsługa jakichś protokołów mailowych była możliwa przy IMAP, to myślę, żeby się akurat mogło przydać, bo to by się tam w powiadomieniach gdzieś było, że tam można by sobie było włączyć, by dostałeś maila takiego i takiego. A nie każdy jednak ma urządzenie typu iPhone, gdzie te powiadomienia może mieć gdzieś tam otwarte, a tutaj myślę, że to by mogło... A ja tu wcale nie jestem bardzo za, szczerze mówiąc, Eltena. Konto może być, jak już to wspominałem, mailem. Jak najbardziej w tym zakresie można je wykorzystywać. Ale też nie wiem, czy tak dobrym pomysłem jest zamienianie Eltena w przeglądarkę mailową. Bo z przyczyn przytoczonych wcześniej, już pomijając sytuację, w której mail może mieć nie wiadomo jakiego HTML-a do parsowania, czego Elten nie potrafi, bo to od biedy można by zaimplementować. Ale też nie wydaje mi się, żebyśmy z Eltenem byli w stanie nadrobić ze wszystkimi zmianami w protokołach. Plus nie wydaje mi się, żeby to był aż taki pomysł również z przeznaczonego powodu. Jednak użytkownicy będą ufać Eltenowi, a już pokazanych było kilka błędów w zabezpieczeniach maili. Jakiś czas temu mieliśmy całkiem spory problem z podpisami GPG, które można było wykraść. A więc skoro pojawiają się tego typu błędy, a jednak podejrzewam, że użytkownicy zaczęliby użytkować Eltena w korespondencjach niekoniecznie bezpiecznych,
to dość szybko mogłyby się wykazać również luki takie przeglądarki. Jak długo LTN pozwala jedynie na wiadomości tekstowe, no to trudno tu mieć błędy w zabezpieczeniach. No tak, chyba że użytkownik, chyba że użytkownik pobierze załącznik i go uruchomi, no to wtedy to już wiadomo. No ale, tak. ale nie ma opcji, żeby otworzył maila i coś się stało. Tak, a w chwili, w której zaczniemy próbować parsować jakieś HTML-e, nie HTML-e, to jest zawsze nie wiadomo, ryzyko. Co się stanie. Tak. To jest zawsze ryzyko. Jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, którą chciałem poruszyć. LTN na osoby widzące. Ostatnio miałem sytuację taką, że coś moja siostra bodajże robiła na komputerze. No i wkurzało ją plinkanie powiadomień z LTN, a to był taki dzień, że akurat LTN zwariował. I było co 2 sekundy w śledzonym wątku pojawił się nowy wpis. A był tak, taki moment, okrągło, tak, parę tak. Sekund. No i właśnie ja mówię tak, no to słuchaj, no to wyłącz LTN-a, tam wejdź, naciśnij alt i tam wejdź w opcję taką, tam zamknij czy tam wyjście i tak dalej. No i akurat tak się też stało, że LTN przestał mówić, bo żeśmy wyłączyli NVDA. No i LTN tylko robił klik i moja siostra mówi, no ja tu nic nie widzę na ekranie. Ja mam to wyłączyć w ogóle, kwestia. Tu nic nie widać. To no to ja jej próbowałem dość niby... kwestia. Tak. No to już... No. Tylko jest to by trzeba było dodać, żeby jednak coś było widać. Problem. Jest tu dość logistyczny problem, a nazywa się jednak... Jedno to jest pisanie strony internetowej, którą LTN ma, którą jednak piszemy jakimś HTML-u, co najwyżej to się okaże, że to będzie za małe, za duże, złego koloru, pogrubione, czerwone na czerwonym tle, ale jednak jak ja piszę stronę internetową, to ona się wyświetli, sparsują przeglądarka, a kiedy my tworzymy aplikację, to trzeba ustawić wymiary kontrolek, poustawiać je na ekranie, gdzie ma być, co. To nie jest ani jakoś szczególnie trudne, ani szczególnie nierealne. Nie mówię, że to było proste, bo trzeba by sporych zmian dokonać w LTN-ie, ale na pewno nie tak trudne jak misja wieloplatformowość. Problem jest niezmienny i nazywa się do tego trzeba kogoś, kto widzi. Więc jeżeli na przykład ktoś ma zdolności programistyczne i jest osobą chociażby słabowidzącą, no to może mógłby pomóc, bo na przykład może ktoś taki słucha w tym momencie audycji. Bo powiedzmy, sobie szczerze, dla niewidomych LTN będzie ok, ale osoby słabowidzące z LTN-a nie skorzystają, używając programu powiększającego czy jakichś mechanizmów powiększających, jeżeli nie chcą korzystać z syntezy. Dobrze mówię, Dawidzie, prawda? Dokładnie. Jak mówiłem już wcześniej, LTN jest otwarty. To znaczy się, ja akurat, tam ja można akurat ładnie coś napisać w kodzie, sprawdzić, wysłać na GitHuba. Ja to zatwierdzę albo zwrócę do poprawki. I jak najbardziej nad LTN-em to, że ja w tej chwili pracuję sam, wcale nie znaczy, że tak musi być. No, każdy może dodać swoją perełkę, jak zna język programowania Ruby. Ale wiesz co, jak tu akurat uważam, że ja rozumiem, że to ma być portal społecznościowy dla nas, ale też wydaje mi się, że jednak osoby słabowidzące, czy chociażby nawet była taka sytuacja, jak no chociażby ja miałem, że czasem się coś dzieje, nie wiem, LTN przestanie do nas na przykład mówić. No Patryku, tak, to jest wszystko, to wszystko tak, to my się z tobą zgadzamy, ale Dawid przed momentem powiedział, w czym jest problem. Więc. No tak, no. No, więc tu jakby myślę, że nie ma dalej sensu tego drążyć, no bo jak się ktoś zgłosi, jak się ktoś pojawi, to będzie. Jak nie, no to nie będzie. No i sprawa jest prosta. Ty na przykład możesz na własną rękę popytać wśród znajomych, może masz jakiegoś tam znajomego programistę, który by chciał pomóc, zna Rabiego i uda się coś z tym zrobić. Tak podsumowując, no to bardzo lubię ten interfejs tego programu, pomimo że było wiele takich spekulacji na forum, że może by ten interfejs zrobić w HTML-u 5, że może by go w elektronie tam jakimś zrobić czy coś. To by było 100 razy więcej roboty, bo trzeba było wszystko przepisywać od początku. Ale
No ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię to, że to jest tak jak Klango, ten interfejs, że fajny jest, naprawdę, prosty, intuicyjny. Wszystko działa tak jak trzeba, wszystko wiadomo, gdzie to jest. Nie trzeba się niczego specjalnie uczyć. To chcieć więcej, tylko używać. Dobrze, to dziękujemy Ci bardzo, Patryku, w takim razie za opinię, pozdrawiamy i do usłyszenia. Pozdrawiam również. 123-834-835 to jest nasz numer telefonu, zapraszamy bardzo serdecznie. Ja teraz chciałbym zahaczyć może i wrócić znowu do tych kwestii społecznościowych, bo Elten oferuje jedną bardzo fajną rzecz, o której tu już zresztą była mowa, ale moim zdaniem to jest jedna z bardziej użytecznych rzeczy w przypadku Eltena. Jest to coś, co teoretycznie dla każdego było dostępne już wcześniej, natomiast nie było dostępne w tak prosty sposób. Mianowicie blogi. Może coś teraz właśnie o blogach. Jak to wygląda, jakie użytkownik ma możliwości, aby tworzyć własne treści? I blogi to jest bardzo szerokie zagadnienie i przyznam, że jest to jedna z funkcji Eltena, których efekt mnie zaskoczył. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, ale chyba nawet na Klango nie mieliśmy czegoś, o czym teraz powiem. Chodzi o to, że Elten nie pozwala może na bardzo dużo, jeżeli chodzi o blogi. Były propozycje integracji z WordPressem, one zostały odrzucone przez użytkowników z różnych przyczyn. Ja do tematu wracałem. Opinie były dość podzielone. Co robimy dalej, jeżeli chodzi o widoczność blogów? To będzie własny nasz system, nasza strona internetowa, chociaż tu na pewno będziemy dbać o większą przejrzystość blogów dla zewnątrz. Będziemy tutaj z czcionkami się bawić, ja już rozmawiałem w tej sprawie z kilkoma ludźmi. Będziemy mieli na pewno prostszy system komentowania, bo w tej chwili trzeba potwierdzać mailowo. Inna sprawa, że coś z tymi komentarzami trzeba zrobić, bo ja widzę, ile spamu odpada. Jak sprawdzałem z ciekawości, to się okazuje, że w samym sierpniu jakieś autoboty, które latają po sieci, wysyłają komentarze, które nie trafiły ze względu na weryfikację adresu e-mail. No, ich było 450 w każdym razie. Dawidzie, takie to ja ci od razu zasugeruję może taką rzecz. Akismet, takie rozwiązanie, które dla WordPressów jest bardzo dobrą wtyczką antyspamową. W Tyflo Podcaście to stosujemy. Jest opcja też darmowa i bardzo to się sprawdza. Więc polecam. Może to by rozwiązało problem. Przyjrzę się temu, bardzo chętnie. W każdym razie, jeżeli chodzi o same blogi, bo zacząłem trochę od końca, Jest w Eltenie możliwość pisania blogów, która zasadniczo niewiele różni się od Klango, oprócz jednego ważnego aspektu, który mi się narzucił, a który okazał się wielkim sukcesem, o którym za chwilę. No więc możemy założyć swojego bloga, możemy go nazwać, możemy utworzyć jakieś tam kategorie, poprzepisywać wpisy do kategorii jednej, kategorii wielu kategorii, możemy nie tworzyć żadnych kategorii. Możemy pisać, co chcemy, tematyka dowolna i jest funkcja, która dla mnie była oczywistą, kiedy zacząłem wprowadzać w Eltenie 2.0, pojawiły się fora audio, pojawiły się wiadomości audio. To była, pamiętam, nasza poprzednia audycja. Kiedy myśmy poprzednio nagrywali audycję Eltenie, to ja właśnie miałem na dysku projekty już tych wszystkich funkcji audio i one dosłownie parę dni po naszej audycji się pokazały w Eltenie. No i pojawiły się audiowpisy na blogach, które umożliwiają tworzenie również wpisów na blogach dźwiękowych, nagrań, udostępniania, swoich nagrań, innych nagrań, czegokolwiek, twórczości, śpiewania, koncertów, występów swoich, czego się chce. To jest funkcja, którą nie wiem, czy coś jeszcze miało, natomiast ona się cieszy powodzeniem na Eltenie. Mamy kilka blogów wprowadzonych wyłącznie głosowo, mamy blogi tekstowe, natomiast sukces polega na tym, że na Klango te blogi były trochę innym charakterze pisane. To byli ludzie, różne były te blogi. To były blogi radosne, blogi smutne, to były takie blogi, że jak je się czytał, to naprawdę się nie wiedziało, jak zareagować, jak pomóc tutaj twórcom. Często wyciągane były różne sprawy też z domów. Na Eltenie jednak możemy oczywiście znaleźć blogi bardzo prywatne, ale pojawiło się też wiele blogów bardzo tematycznych, blogi literackie i to osób, które moim zdaniem piszą na poziomie, że tak powiem, nie Eltenowo dobrym, tylko na poziomie ogólnie areny narodowej, czy nawet międzynarodowej literacko bardzo dobrze. Mamy różne blogi muzyczne, blogi naukowe, ludzi, którzy zajmują się czymś i piszą, więc znajdziemy blogi z analizami jakimiś muzycznymi, blogi poświęcone filologii angielskiej.
Więc zasadniczo blogi spotkały się z dużo większą popularnością i dużo wyższym poziomem treści niż się spodziewałem. Oczywiście, jak wszędzie znajdzie się blogi, w których wpis ma 5 słów i ogólnie, no cóż, autor musi jeszcze popracować trochę, żeby taki blog stał się przyjemny w odbiorze i miał sens. Ale mamy bardzo dużo blogów pisanych na bardzo wysokim poziomie. Ale czasem, powiem szczerze, czasem i takie blogi czyta się z uśmiechem na twarzy, bo gdzieś tam powiedzmy, jak po całym dniu pracy można sobie zajrzeć na Eltena i zobaczyć, co tam jest interesującego i zajrzeć też na takie blogi, to aż się człowiek czasem po prostu uśmiechnie, jakie rzeczy niektórzy ludzie wypisują. No ale rzeczywiście moim zdaniem sukcesem w tym przypadku tej platformy jest to, że można łączyć wpisy tekstowe z wpisami głosowymi. To znaczy można sobie coś napisać, a następnie kolejny wpis to może być wpis audio. Można dołączyć tam jakiś plik z naszego dysku, bo no takiego systemu nie widziałem, prawdę mówiąc, nigdzie. Były takie serwisy, które pozwalały na tworzenie naszego własnego takiego audiobloga. Platform blogowych jest sporo, ale połączenia tego jednego z drugim to rzeczywiście chyba nie było nigdzie. Pomysł się narzucał, jak mówiłem. W chwili, kiedy je się wprowadzało wiadomości, audio, fora audio, to dla mnie natychmiast zaświeciło mi się w głowie w tej samej chwili, w której podjąłem decyzję o stworzenia w końcu funkcji audio. W tej samej chwili ja już wiedziałem, że będą blogi audio. Nie spodziewałem się natomiast tak ciepłego przyjęcia, a jak widać była to jedna z lepszych decyzji w historii Eltena i jedna z cech nielicznych, nie oszukujmy się, cech, których gdzie indziej się nie znajdzie. To się zgadza. No chyba, że wy znacie jakieś takie serwisy, mi nic do głowy w tym momencie nie przychodzi. No oczywiście, może ktoś na to wpadł wcześniej, ale o tym nie wiem. Tak, oczywiście. Ale jeżeli ktoś wpadł, to też dajcie znać. Ciekawe, jak sobie to w dłuższej perspektywie gdzieś tam radzi. To moje pytanie jest takie teraz. To co dalej? Bo opowiedzieliśmy, co już, tak mniej więcej, co jest na Eltenie. Mamy fora, mamy blogi, wiadomości prywatne między użytkownikami. Właśnie, to jeszcze warto też powiedzieć i warto o tym wspomnieć, że również, jeżeli ktoś by nie wiedział, to warto to podkreślić, że zarówno fora, jak i wiadomości prywatne także mogą być tworzone w dwojakiej postaci. To znaczy wiadomości to mają opcję też głosową, tak? A fora to są osobne kategorie, fora głosowe i fora tekstowe. Ja myślę, że tu warto zrobić małą prezentację i przejść do przyszłości. Dobrze. O ile oczywiście. Ale wiesz co, zanim przejdziemy do przyszłości, to odbierzmy telefon z teraźniejszości, bo mamy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo? Dzień dobry, DJ Graco z tej strony. Witamy. Nie słucham audycji. Dzień dobry, nie słucham audycji od początku, ale jednak chciałbym pewną ważną kwestię poruszyć. Nie wiem, czy ona była poruszana, ale usunięcie własnego bloga, bo takiej opcji ja nigdzie nie widziałem w sumie. To jest prawda i to jest niedopatrzenie, na które mi pierwszy raz zwrócono uwagę dosłownie chwilę temu, już w obecnej wersji, obecnej najnowszą wersją, to jest Elten 2.2.8.1, 2.28.1. I rzeczywiście można usuwać wpisy ze swojego bloga, można edytować wpisy na swoim blogu, można usuwać kategorie, można dodawać kategorie, ale co najwyżej możemy pozbawić blog nazwy, pozbawić wszystkich wpisów, wszystkich kategorii, ale ten blog jest. Jest to zwykłe niedopatrzenie, które się trzeba nadrobić, bo nie mamy wielu blogów bez treści, ale mimo wszystko w końcu się może parę stworzyć, więc ja na pewno o tą funkcję zadbam. To było zwykłe przeoczenie. Aha, ale też jest, ale to będzie możliwe, nikt nie wariować potem, tak? Czy możesz powtórzyć, bo jakiś mamy problem z zasięgiem. Nic nie będzie wariować po tym, jak się takiego bloga usunie, to będzie wszystko okej, tak? Nic nie będzie wariować. Na pewno, po to jest sfera jakichś testów wewnętrznych, sandboxowych. Na pewno najpierw się symuluje taki kod, potem jak się wprowadza generalnie jakąś funkcję do Eltena, to ja nie robię tak, że napiszę sobie funkcję i wysyłam do użytkowników i zobaczmy, co będzie. Tylko najpierw zawsze jest sprawdzenie, czy te zapytania do bazy danych nie usuną nic więcej niż mają. Jest zawsze jakaś sfera dłuższych lub krótszych. Czasem te testy to jest parę minut, kiedy to jest drobiazg, czasem to jest parę dni.
ale na pewno to nie będzie tak, że dostaniecie funkcję, która będzie niesprawdzona i nagle się okaże, że wysypie pół serwera. No okej, okay, dobrze. No to bardzo dziękuję, bo miałem właściwie tylko to pytanie i pozdrawiam i do usłyszenia. Może kiedyś. Dzięki i do usłyszenia. Pozdrawiamy również właśnie ten dźwięk, który rozległ się u Dawida. U mnie też w słuchawkach się dźwięk pojawił. Oznacza pełną godzinę. Godzinę 20. U mnie to jest kukułka. U ciebie to jest chyba, zdaje się, jakiś inny dźwięk, inny schemat. Inny temat dźwiękowy. Mhm, tak, tak. Swoją drogą właśnie, a propos tych tematów dźwiękowych. Jak wygląda rozwój tych tematów, bo to też jest taka rzecz. Ja osobiście mam powyłączane wszystkie możliwe dźwięki w Eltenie. Akurat tak wolę, ale wiem, że są użytkownicy, którzy lubią, jak im tam dźwięczy, gra, różne tematy się pojawiają, jakieś różne dźwięków jest sporo. Ile już mamy tych tematów i jak w ogóle wygląda tworzenie takiego tematu? Dobre pytanie, a ja sobie pozwolę sprawdzić, bo nie pamiętam. Więc tak, tematów dźwiękowych obecnie mamy. Nieźle. I licząc tematu domyślnego. Zasadniczo różnie jest. Jak już wspominałem w tej audycji, temat domyślny jakością nie grzeszy. Jest głośny, jest przeszkadzający. Nie lubię go, sam go nie lubię. Mimo, że niby go tworzyłem, ale nie mam doświadczenia w tworzeniu dźwięków. Są różne podejścia. Są tematy bardzo głośne, jak ktoś lubi takie pod tytułem, że się wydaje, że używanie Eltena jest niczym granie w jakąś grę, w której co chwilę wybucha procesor albo dysk twardy próbuje wyskoczyć z obudowy. Są tematy ciche. Ja jestem zwolennikiem tych drugich. Pod tytułem mało dźwięków, raczej nie narzucające się. Jest też temat, w którym prawie żadnego dźwięku nie ma. Dla tych, którzy tak lubią. Więc wybór mamy dość duży. Tworzenie tematu jest trudne i proste zarazem, bo chodzi o podmienienie plików. Generujemy sobie folder, który podmieniamy pliki naszymi własnymi dźwiękami. Trudne jest to o tyle, że no, dla wielu osób okazało się to sporą przeszkodą, więc trzeba jakimś kreatorze pomyśleć. Przyznaję, myślałem, że podmienienie plików jest oczywistą czynnością, okazało się, że niekoniecznie. No tak. To teraz może przejdźmy, skoro już omówiliśmy mniej więcej to, co obecnie umożliwia Elten, to może przejdźmy do rozmów o przyszłości, co w najbliższym czasie tak, czeka Eltena. Tak, ja tutaj włączyłem tylko tą prezentację, zrobimy małą, taką krótką, bo nie będę pokazać na tączę. Mam nadzieję, że dobrze jest słychać. Wiesz co, jeszcze ewentualnie możesz troszeczkę podgłośnić, jeżeli by się dało. Nawet może samą syntezę. Nie wiem, na ile masz ustawione w NVDA. 100. Aha, no to czyli trzeba będzie tutaj całość podgłośnić jednak. Zrobimy tak, że ja przywrócę Eltena i go ściszę. Okej, to dobrze. Akurat... O, i myślę, że będzie zasadniczo... Tak na szybko, bo nie będę pokazać każdej jednej funkcji. Forum, znaczy układ menu jest zgodny z Klango. Ja się poruszam strzałkami lewo-prawo. I najważniejsze funkcje to są właśnie wspomniane wiadomości, blogi i fora. Jak wejdę w forum, to mamy oczywiście tematyczne fora. Ten dźwięk oznacza, że mamy nowe wpisy na dnie forum. Jeżeli chodzi o ilości, to mamy 69338 wpisów, więc generalnie interfejs jest bliższy do tego Klango. I to było to, co chciałem na pewno pokazać. To zanim pokażesz coś jeżeli dalej, chodzi... odbierzmy może kolejny telefon, bo mamy. Kogo witamy tym razem? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja po raz drugi. Słuchamy. Z pytaniem dotyczącym właśnie tematów dźwiękowych. Bo na forum było pisane, ostatnio mówione nawet, że osoby, które już zrobiły parę tych tematów dźwiękowych, będą mieć możliwość od razu wrzucenia ich samodzielnie. Tak. I co z tym? Ja do tej sprawy wrócę. Ja miałem się nią zająć zeszły weekend. W zeszły weekend mi wyskoczyło wiele spraw prywatnych i nie zdążyłem. Ale ja tą sprawę na pewno poruszę dosłownie na dniach, bo ja jestem już od strony, że tak powiem, serwerowej gotowy i to trzeba tylko skontaktować się z odpowiednimi ludźmi. I rzeczywiście tak będzie, żeby ten proces usprawnić. Mhm, rozumiem. No, ja sam w zasadzie preferuję właśnie jakieś ciche, spokojniejsze tematy i pozwolę sobie nawet zrobić autoreklamę. Tych tematów kilka zrobiłem, no i
tyle w zasadzie mogę rzec. No to super, to polecamy tematy Marcela, dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. 123 834 835. Ja przypominam, to nasz numer telefonu, jeżeli ktoś dopiero włączył w tym momencie Tyfloradio. Ja przypominam również, że dziś audycja dotyczy Eltena. Eltena z jednej strony sieci społecznościowej, tak myślę, że można to określić, z drugiej strony programu, który ma również i dodatkowe różne funkcje, jak chociażby menedżer plików, czy narzędzia pozwalające na oglądanie różnego rodzaju materiałów z YouTube'a. Właśnie, a propos tego oglądania, czy jeżeli coś odtworzymy z YouTube'a w Eltenie, to tam jest też tylko audio, czy mamy też obraz? Nie, mamy w samym Eltenie tylko audio. Mamy także możliwość zapisania oryginalnego filmu w formacie, powiedzmy, tam chyba w tej chwili to jest MKV, ale mogę źle pamiętać, na dysku. Także z YouTube'a jest streamowane tylko audio, więc Elten w ogóle nie pobiera obrazu, co w pewnym sensie biorąc uwagę, że Elten musi zbuforować cały film ze względu na nowe ograniczenia YouTube'a, który nie obsługuje na przykład przewijania, no jest konieczne, więc gdybyśmy mieli pobierać cały film, szczególnie jak to jest film 4K, to by trwał długo, więc pobierane jest tylko audio. Rozumiem. No zresztą tam też, kiedy pojawił się ten komunikat, który Mariusz nam zaprezentował, no to też było widać, że Elten jeszcze się wspomaga tą taką dość popularną biblioteką YouTube.dl. Zresztą YouTube.dl to nie jest tylko YouTube tak naprawdę, więc czy to oznacza, że Elten w przyszłości też będzie wspierał inne serwisy obsługiwane przez YouTube.dl? Dobre pytanie. Tak naprawdę bardziej złożone niż sama obsługa YouTube.dl jest przeszukiwanie, bo tam trzeba napisać te wszystkie systemy do przeszukiwania YouTube'a i tak dalej. To już musi zrobić Elten, wyszukiwanie. Natomiast ja nie widzę nic przeciwko, żeby na przykład SoundClouda użyć. Na pewno będziemy o tym myśleć. O, właśnie jakaś nowość się pojawiła na Eltenie, ale zanim do tego przejdziemy, to kolejny telefon mamy. Kogo witamy tym razem? Halo? No, witam. Witam. Słychać mnie? Słychać? Słychać dobrze. To dobrze. Mateusz Japoński z tej strony. Cześć Mateuszu, słuchamy cię. Witamy. I ja tutaj była kwestia poruszana eksploratora Eltena, tak to ujmę. I mi się najbardziej przydaje do tego, że jak renderuję Reaperem swoje rzeczy i no eksplorator Windowsa jest w stanie przymulony strasznie, w ogóle jest masakra. No a na Eltenie przynajmniej mogę sprawdzić, czy się w ogóle renderuje. Sprawdzam ten Ctrl-I, ten rozmiar pliku, jak czy rośnie, czy nie i tak dalej. No przynajmniej coś mogę sprawdzić, bo mówię, eksplorator Windowsa jest w stanie agonalnym, można ująć. Po prostu nie daje rady. To jest masakra. Fakt, że jednak Elten działa na własnych kontrolkach, nie polega na eksploratorze. Ma to wiele wad, na pewno zaletą jest to, że jest szybszy od eksploratora. To trzeba przyznać. No i jest to też dobre, jeżeli właśnie eksplorator Windows no, nie domaga, tak, siadł i jest tragedia, no to Elten pomoże. Tak? No tak, a z dziesiątką, z Windowsem 10 to są problemy z eksploratorem Windows i NVDA. O tak, potwierdzam, są. Tak. No bo sam posiadam komputer. Nie tylko NVDA, to jest problem, który nazywa się Windows 10. No tak, Windows 10 to jest system, do którego ja też jakoś nie mogę przekonać. I nie no, wiem, ja czy się przekonam w najbliższym systemem, czasie. No i jeszcze co mógłbym nawiązać, to do tego, jak była też mowa o blogach, to i kanał RSS, to przy okazji można by, tak mi się wydaje, że można by zrobić, aby sam blog jakby był wykorzystywany jako strumień RSS, bo można to, są takie serwisy, które można połączyć, że on będzie wysyłał to potem, jakby strumieniował, jako każdy wpis będzie wysyłany jako RSS i potem on tam na przykład na dane społecznościówki już będzie mógł wysyłać, tak?
Na pewno o to, mi to chodzi. Jest też dość sensowny pomysł. I na pewno trzeba to rozważyć. Jak mówiłem, blogi wcale nie są tak zaawansowane. Jedyne co mają, to jest ten audio. To jest dość prosty system blogów, jeżeli chodzi o publikacje poza Eltenem. Można. I mamy kilka blogów nie bardzo aktywnie komentowanych zewnątrz, swoją drogą. Ale o tym otwarciu blogów poza Eltena trzeba na pewno dużo porozmawiać, bo zdecydowanie warto. Szczególnie, że to, co się dzieje na blogach niektórych, to jest twórczość, którą zdecydowanie warto się podzielić poza Eltenem także. Nawet i dyskusje komentarzowe, jakie czasami powstają, to już w ogóle. Dokładnie, poza tym, jeżeli mamy takie fajne narzędzie, za pomocą którego ludzie, powiedzmy sobie to szczerze, nie zaawansowani zbytnio technicznie, którzy mają inne talenty, na przykład mają właśnie talenty literackie albo talenty muzyczne, mają jakieś tam predyspozycje do czegoś i chcą się tym dzielić i mogą, no to fajnie byłoby gdzieś to pokazywać też dalej. I mam oczywiście, taki zamiar, w ogóle był pomysł, się rodziły, żeby uaktywnić też nasze profile społecznościowe, bo w tej chwili one są też w stanie prawie że stagnacji ze względu na brak mojego czasu. Ale były propozycje i może uda się je wreszcie zrealizować, żeby tworzyć jakieś, nawet na Facebooku dla ludzi z zewnątrz, poza Eltenem, jakieś migawki pod tytułem to się działo w zeszłym tygodniu, o tym rozmawialiśmy, podlinkować co ciekawsze rzeczy. Myślę, że warto w coś takiego też pójść. To trochę brzmi jakby nawiązywać do zmianek, które można robić na forum, tak? No tak troszeczkę tak to mi zabrzmiało, tak? To też fajna funkcja, tak? Zwrócenie uwagi ludzi spoza Eltena na pewne, co ciekawsze, tak powiem, zdarzenia naszej społeczności. No nawet na forum. No tak, rozumiem o co chodzi. Tak, rozumiem o co chodzi, ale jak mówiłem, sama wzmianka jest bardzo ciekawą funkcją. Bo to jest, nie każdy dany wątek na przykład śledzi, ale jakieś nawiązanie do czegoś ciekawe się pojawi albo cokolwiek, to zawsze można komuś przesłać od razu i już ktoś ma informację. Tak, i dodać do tego jakiś osobny komentarz jeszcze dodatkowo. Tak, bo też można. Właśnie. I taka wzmianka pojawi się u osoby zmiankowanej w co nowego. Tak, i to właśnie jedna z fajniejszych funkcji, myślę. Jest. Dobrze. Czy coś jeszcze, Mateuszu, chciałbyś dodać? Czy coś jeszcze? Choćby to, że Tyflo Podcast właśnie w tym, tą audycję właśnie słucham na Eltena, więc tak podatkowo. No, jeżeli chodzi o media w Eltenie, to myślę, że tu jest jeszcze trochę do zrobienia, tak. Owszem, nie wątpię, tak, ale ja tylko myślę, mówię, że... tak, że akurat... Tylko mówię właśnie, że akurat... No z tej aplikacji korzystam w tym momencie, tak? I że audycję, tak? Jasne. Bo generalnie w Eltenie istnieje coś, co optymistycznie nazywa się katalogiem mediów, a w praktyce jest katalogiem niedziałających streamów, paru linków bez opisów, paru linków z opisami i jeszcze większej ilości spamu. Znaczy, no, wiesz, to jest tak, też zgadzam się. Tam trzeba by zrobić porządek. Dawidzie, przede wszystkim problem jest taki, chociaż ja dawno nie zaglądałem do tego katalogu, bo się, szczerze powiedziawszy, zraziłem, więc nawet tak trochę go wyparłem z pamięci, ten katalog. Sam autor się do niego zraził. No, to sam widzisz. Ale zapytam o jedną rzecz. Czy już zmieniło się to, że kiedy słuchamy... za pomocą Eltena na przykład radia internetowego, to możemy coś innego robić. Czy możemy już robić coś innego w Eltenie w tym momencie? Możemy. Tak? Bo tak, działa. A, no to super. To dobrze wiedzieć. Bo jeszcze jakiś czas temu to albo słuchamy radia, albo przeglądamy forum. Nie dało się robić tych dwóch rzeczy naraz. Nie no, można. Super, to się cieszę. To może zajrzę do tego katalogu znowu. Tak. Bo po prostu jak ja tam zajrzałem, włączyłem radio, ale stwierdziłem, że okej, to ja teraz chcę sobie wejść na forum i nagle mi radio przestało grać, to stwierdziłem, że nie, to może jednak ja sobie włączę Winampa. Nie, katalog mediów Eltenie to jest jedna z tych rzeczy, o których lepiej nie wspomnieć. Nie, prawdę mówiąc, go trzeba... Ja nie powiem dopracować, go trzeba zupełnie przebudować. Ale myślę, że pomysł jest fajny. Były pomysły integracji naszego katalogu mediów z jakimś zewnętrznym. Ja jestem za, ja się jeszcze nie przyglądałem możliwościom, przyznaję, bo mieliśmy trochę inne priorytety,
ale myślę, że jeżeli będzie to możliwe, to miast budować coś własnego, warto będzie rzeczywiście zintegrować się już z jakimś zewnętrznym katalogiem. Z jakimś katalogiem, z katalogiem na przykład Tunin albo coś, albo z czymś dokładnie podobnym. Całkiem mądry pomysł, całkiem dobry taki. Dobrze, Mateuszu, to w takim razie... Też się zgadzam, że jakiś dobry... przepraszam. To w takim razie dziękujemy Ci bardzo za telefon. Jeszcze chcielibyśmy tu pokazać parę rzeczy i może jeszcze ktoś do nas zadzwoni. Dzięki za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobrze, Dawidzie, to skoro chwilowo nie mamy telefonu, to, telefonów, to może pokaż, co tam mamy jeszcze interesującego. Tak, chciałem pokazać te wspominane wpisy audio i chciałem pokazać... No chyba już tyle. Nie chcę aktualizacji NVDA. Weźmy. Tu są różne wpisy, to znaczy blogi. Gdzie znajdziemy to audio? O, to prawdopodobnie jest wpis audio. I można przewijać. Ja teraz przewijam, to nie jest takie fałszowanie. No mam normalne komentarze. Można skomentować. I na tym samym blogu też jest media. Nie znajdziemy żadnej nie medii. Może tu. I jest wpis audio. Jest tekst, tak. I tak to działa. Jeżeli chodzi o fora, w tej chwili mamy rozgraniczenie. Są fora tekstowe, fora głosowe. Jak pokazują łącznie na polskiej społeczności prawie 70 tysięcy wpisów. Były pomysły forów mieszanych. Różne było podejście. Niektórzy byli bardzo za, z wielkim entuzjazmem. Inni byli zdecydowanie przeciw. Ale to jest na pewno propozycja, którą będziemy jeszcze rozważać. Bo też ci, którzy nie wiedzą, niech się dowiedzą, że wszystkie propozycje, które się rozmaitają, praktycznie wszystkie, bo czasem autor chce zrobić jakąś niespodziankę, ale większość z nich jest zawsze rozważana na forum, więc ja zapraszam na forum polskiej społeczności Eltena, forum Elten, no bo nie, prawdę mówiąc, również społeczność ma bardzo duży wkład w rozwój Eltena. Wiele funkcji, o których dziś mówimy, było proponowanych przez społeczność, chociażby to podglądanie plików spacją, funkcje związane ze wzmiankowaniem, to była propozycja. Były propozycje tego, by można było podczas odtwarzania radia otworzyć coś innego, więc zdecydowanie w rozwój Eltena społeczność ma bardzo duży wkład. No i tych, którzy są Eltenowiczami, do niego zapraszam. Ja na razie Eltenowi dziękuję. Oczywiście tylko zamykając aplikację, nie, że kończysz działanie nad Eltenem. To, żeby nie było. Żeby tu zaraz, wiesz, tam się telefony nie rozdzwoniły, że no jak to już koniec. Nie, spokojnie. Elten się będzie rozwijał. Rozwijał się też będzie w stronę aplikacji mobilnych. Co jest, myślę, że również warte tego, aby te kwestie podkreślić. Skoro już gdzieś tam na Eltenie pokazywałeś rzeczy, jak to pisałeś u siebie na blogu, za kurtyny, to może pokażmy, co na razie, jak to w ogóle wygląda i kilka słów o aplikacji mobilnej, gdybyś mógł powiedzieć. Aplikacja mobilna to jest najświeższy temat związany z Eltenem i oczywiście i prezentacja będzie. Chodzi o to, że w dzisiejszym świecie już nie tylko komputery się liczą, bo ile przynajmniej dla mnie wciąż pozostaje najważniejsze narzędzie pracy. I zdarzyło mi się ostatnio 3 tygodnie spędzić bez telefonu, który był w serwisie i przyznam, nie był to dla mnie problem. A bez komputera byłoby ciężej. O tyle, no jednak coraz bardziej mobilni jesteśmy. No i wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś wraca z pracy. W domu ma dzieci, rodzinę, no a chciałby uczestniczyć w Eltenie. I jedzie tym autobusem 2 godziny. No oczywiście przesadzam, bo nie wiem, kto jedzie 2 godziny autobusem, ale niech będzie nawet 0,5 godziny. Jedzie autobusem i ma czas poczytać Eltena. I jaki ma możliwości? Albo wyciąga laptopa z torby i w ścisku w autobusie, ryzykując ekran i inne uszkodzenia, otwiera. Albo przegląda stronę internetową, o czym już mówiłem. Może strona nie jest jakoś strasznie zła, bo są ci, którzy z niej korzystają. Ja sam z niej korzystam, ale no jest to strona. No więc tą lukę warto zapełnić. No i przy okazji stworzyć konkurencję dla komunikatorów typu WhatsApp. I to całkiem sensowną, mam nadzieję. A dlaczego, zaraz pokażę. Projekt aplikacji mobilnej ruszył dokładnie 29 sierpnia, więc niewiele mogę pokazać, ale coś pokażę.
go nie, trochę zwolnię. Nie będzie. Mail 19 dok, strona 24, strona 34, strona 44, LTM. Sidney to LTM, Messaga LTM, nagłówek, cześć, Dawid, nagłówek. Oto jest aplikacja mobilna Eltena. W tej chwili ona jest dostępna wyłącznie na system iOS. Myśmy zaczęli dosłownie parę dni temu testy. Jeszcze ja się z testerami nie kontaktowałem w tej sprawie, ale to wszystko ruszy na dniach. Ja na razie ściągałem pierwsze dane. Natomiast Android także będzie na pewno, że tak powiem, gościł Eltena. iPhone jest pierwszy z tej prostej przyczyny, że autor ma iPhone'a, więc Androida nie ma jak testować. Ale na pewno i zielony robocie się doczeka Eltena. W tej chwili jesteśmy w jego panelu głównym. Tu, jak widać, nie ma jakiegoś własnego interfejsu budowanego. Jesteśmy tylko na interfejsie natywnym. Cześć, Dawid, Messages. Mamy wiadomości, fora, opcje wylogowania i... które przecież temu użytkownikowi jest do niczego potrzebne i zniknie. 70%, 65%. Czyli na razie mamy to. Jak to wygląda w praktyce? Jak sobie wejdziemy na przykład na jakieś forum albo na jakąś wiadomość? Co możemy na razie zrobić? Już pokazuję. Dawid, przycisk wróć. Forum. Polska społeczność Eltena. Forums 20. Reacts 1434. Hosts 69339. New 1390. Jak widać, mamy informacje o forach, wątkach i tak dalej. Niemieckie. I to są na razie fora. I na razie mamy fora tekstowe i głosowe, czy tylko tekstowe? Jedynie tekst. Obecnie tylko tekst. Polska społeczność Elten. Reacts 263. Wejdźmy sobie na forum Elten. Polska społeczność Elten. Problemy. Nieoficjalna zapowiedź audycji. Elten Mobile. Założenie aplikacji i przypomnij hasło. Konkurs na temat dźwiękowy aplikacji i mobil. Podszumiarka. Propozycja. Pomiń aktualizację. Mamy tu różne tematy. Konkurs, przypomnij hasło. Założenie aplikacji mobilnej. Hosts. Elten Mobile. Beta test. Nieoficjalna zapowiedź. Niech będzie. Hosts. Elten. I teraz oczywiście były nowe wpisy, więc kursor się znajdzie na nowym wpisie. Hyper nasza audycja jest to Pauli Wux. Będę słuchać na pewno uśmiech. 12.09. No więc ktoś deklaruje, że nas słucha. Mam tutaj wpisy. Pole tekstowe do odpowiedzi i mogę odpisać. Wejdźmy w wątek test, bo jedna z funkcji, które uznaję za dość przydatne. Jestem w wątku test. Ja teraz stworzę w nim wpis z poziomu aplikacji. Ok. I teraz usłyszeliśmy dźwięk i oto... Wpis się odświeżył automatycznie, więc to jest coś, czego aplikacja desktopowa nie ma, choć dostanie. Co ma aplikacja mobilna, to jest na pewno automatyczne odświeżanie treści na ekranie, co jest przydatne w wiadomościach, do których teraz przyjdę. Dlaczego mówiłem, że Elten mógłby stworzyć konkurencję dla WhatsAppa, który cieszy się coraz większą popularnością w środowisku niewidomych? Bo WhatsApp ma jedną wadę, która mnie od niego oddala, odrzuca. Ja zostałem zaproszony do paru grup, zaproszenia przyjąłem, grupy wyciszyłem i ostatnio widziałem, że jest 10 tysięcy nowych wiadomości. W każdym razie... Brak wątkowania. Dokładnie. Jak widać na Eltenie mamy te wątkowanie i to samo w wiadomościach prywatnych, bo wiele osób uskarża się na interfejs Eltena wiadomości, które wygląda jak mail. Mam wiadomość, temat od Piper, temat od, nie wiem, Midzi, temat od Midzi. No, trudno tu prowadzić komunikację dla ludzi przyzwyczajonych do systemu messengerowskiego. Z drugiej strony nie chciałbym robić tu bałaganu messengerowskiego, bo ja nie lubię messengera właśnie za to, że nagle ja szukam jakiejś wiadomości ważnej wysłanej jakiś czas temu i gdzie to jest? Więc oto jak ja to rozwiązałem w aplikacji mobilnej. Mamy wiadomości i mamy tych, którzy je wysyłają. Wejdźmy. Wejdźmy w Julitkę. I co my tu znajdziemy? Znajdziemy... Widzimy wątki. I wewnątrz tych wątków dopiero
znajdziemy poszczególne wiadomości, a zaraz spróbuj znaleźć coś mało prywatnego. No na przykład możesz wejść w te konwersacje ze mną. Tak może być. Niech będzie. Znajdziemy tu. Dobry wieczór, panie Michale. Nidzin, witaj. Piper, HMMM, potwierdzę to za kilka dni. Ok, w takim razie czekam na inny. I mamy kolejne wiadomości. Tak, są wiadomości. W temacie. Piper, tak, Nidzin, co kupił reple? Pole tekstowe. Tak samo jak na forum pole Your Reply. Postregle, przycisk. I możliwość jej postowania, czyli tekstowego wysłania. Więc mamy tu interfejs, powiedzmy, odbity z jakiegoś messengera. Tu pojawi się także przycisk do wiadomości głosowej typu WhatsAppowskiego, czyli ja przytrzymuję palec, nagrywam, puszczam palec, wysyła się, tudzież skomplikowany bardziej edytorek. I myślę, że przewagą zarówno forum, jak i wiadomości nad konwersacjami typu WhatsApp czy Messenger będzie właśnie ich wątkowanie. Jak widzimy, tutaj mamy prezentację wszystkich tematów i przyznam, że jeżeli ten plan się uda, to znaczy nagle ludzie zaczną używać aplikacji mobilnej Eltena, ja pewnie się na niego przerzucę i z tych grup może nawet oficjalnie na WhatsAppie wystąpię. No tak, bo tu rzeczywiście będzie to zdecydowanie wygodniejsze, zwłaszcza dla nas, gdzie, no powiedzmy sobie szczerze, ten WhatsApp przez osoby widzące używany jest jednak troszkę inaczej, a to z myślą o widzących WhatsApp został stworzony, jak większość aplikacji. Dostępność jest fajnym, ale jednak dodatkiem i w grupach, no jeżeli już są, to raczej są to komunikaty tekstowe. A kiedy mamy wiadomości na WhatsAppie, w grupach, a te wiadomości niekiedy mają po kilkanaście minut nawet, to przebić się przez to wszystko, w momencie, gdy nawet WhatsApp nie ma możliwości autoodtwarzania, więc nie można tak zrobić, żeby sobie to powiedzmy puścić od najnowszej nieczytanej wiadomości i zablokować ekran, niech to sobie gra, no to już nie jest takie fajne. Dokładnie. I dlatego właśnie ja będę teraz rozwijał aplikację mobilną. Pan Michał Dziwisz jest w gronie testerów, więc mam nadzieję, że będę mógł ją za jakiś czas pokazać publice. Chociaż ja też ostrzegam, że to, że ja teraz pokazuję ten wstępny projekt aplikacji mobilnej, która już potrafi nawet odświeżać się w tle i powiadomienia push działały wczoraj, dzisiaj nie działają. W każdym razie mam nadzieję, że uda mi się ją pokazać w sensownym czasie, no ale nie można się jej spodziewać za miesiąc, bo jak mówiłem, testowanie nowych rozwiązań, także pod kątem bezpieczeństwa, trochę potrwa. Natomiast zarówno iOS, jak i Android będą miały swoją aplikację mobilną i mogę obiecać, że na pewno już na piąte urodziny Eltena będzie można zobaczyć go na tych platformach. Mam nadzieję, że wcześniej, ale niech to będzie taki już, powiedzmy, ostateczny termin. Także inny projekt to jest, wspominałem przeze mnie, wieloplatformowość, Elten na Linuxa, gdzie akurat menedżer pliku będzie miał bardzo duży sens, Elten na Maca, duże zmiany w interfejsie, to wszystko przyniesie Elten 3.0, ale to już jeszcze bardziej dalekosiężne plany, chociaż na pewno będę też na forum ogłaszał, jak zawsze, beta testy. No właśnie, jak z Eltenem 3.0, czyli z tego co mówisz, to jeszcze dalej niż aplikacja mobilna, tak? To są dalsze plany, bo z tego co kojarzę, to nad Eltenem 3.0 zacząłeś pracę wcześniej niż nad aplikacją mobilną i to już jakiś czas temu. Ja zawsze mówiłem, że myśmy dotarli do tego etapu, w którym Elten praktycznie skopiował interfejs Klango. Wiadomo, jest kilka dodatków, są te załączniki, wiadomości, jak są zmianki, które akurat uważam za bardzo przydatne narzędzie. Są właśnie audio wpisy na blogach, są fora głosowe, wiadomości głosowe w jakości sensownej, darmowe, czego Klango nie miało. No i działa to płynniej. To nawet ja widzę, mimo że podchodzę często krytycznie do funkcji Eltena. Ale myśmy skopiowali zasadniczo interfejs Klango z kilkoma zmianami, kilkoma dodatkami. I teraz jest ten czas, że skoro już dotarliśmy mniej więcej do tego etapu, na którym było Klango, oczywiście znajdzie się jakieś błędy, bo wszędzie będą. Ale skoro już dotarliśmy do etapu, w którym mniej więcej Klango przestało się rozwijać, to trzeba zastanowić się, co dalej. I myślę, że tym, co jest dalej, jest w tej chwili odbicie od koncepcji Klango. Skoro mamy własny interfejs, nie tyle próbowanie wciskania go wszędzie, tylko zastanowienie się, jak go właśnie ułatwić. Jak mówiłem, w tych plikach jakieś pozycjonowanie dźwiękiem, na forum to samo. Skoro mamy już powiadomienia dźwiękowe o nowych wpisach, to było widać, jak ja chodziłem po liście forów, to się pokazywało również fora z nowymi dźwiękami, osobnym dźwiękiem.
rozwijać to, udźwiękowić go oczywiście w też dość przyjazny sposób. Nowy temat dźwiękowy to jest absolutny must be. Następnie to będzie ta cała wieloplatformowość, czyli LTN dla Linuxa, LTN dla Maca. Będzie to na pewno rozwinięcie funkcji blogów. Na pewno będzie to integracja z aplikacją mobilną. Tu właśnie ten czytnik, o którym wspominaliśmy na samym początku, pomysł Mikołaja Hołysza. Skoro nie mamy żadnej aplikacji, która można czytać książki na telefonie i na komputerze i synchronizować ich stan, no trzeba szukać, gdzie się skończyło na jednym. To jest coś, czym LTN ja widzę. Więc na pewno LTN 3.0 będzie największą aktualizacją w historii LTN-a. Ja myślę, że ten interfejs się zupełnie zmieni. Oczywiście w tym, co jest złe, się zmieni, a nie mam zamiaru go zupełnie porzucać, tylko, że tak powiem, udoskonalić. Więc myślę, że na niego trochę poczekamy. Ale podejrzewam, że beta testy LTN-a 3.0 zaczną się w dość sensownym czasie. Mniej więcej pewnie wtedy, kiedy ukaże się aplikacja mobilna. No tak. Zatem pytanie teraz, Dawidzie, jest takie. Czego ty w tym momencie, żeby LTN rozwijał się no jak najlepiej, czego ty byś oczekiwał od użytkowników? Co mogłoby pomóc i w jaki sposób użytkownicy mogą pomóc, żeby rozwijać LTN-a? Tutaj dróg jest kilka. Oczywiście największa pomoc, której raczej nie przewiduję, ale o której warto wspomnieć, to jest pomoc programistyczna. No jeżeli ktoś zna języki programowania używane przez LTN-a, albo chce się ich nauczyć. Czy to jest tylko Ruby, czy jest jeszcze coś? To jest Ruby zarówno na komputer, jak i na telefon. Aplikacja Lina też jest nim pisana. No i ewentualnie strona internetowa, która jest zwykłym PHP pisana. To jest na pewno pomoc programistyczna. Można pomagać z tłumaczeniem LTN na języki. Wraz z nową wersją LTN, LTN 2.3 trochę się zmieni ten system, ale zapraszam chętnych do kontaktu ze mną, ja wszystko wyjaśnię. W tej chwili LTN jest dostępny w języku polskim, angielskim i niemieckim. Przy czym tłumaczenie niemieckie już nie jest moje, bo ja z tego języka umiem powiedzieć Ich bin David i na tym się moja wiedza kończy. Więc tu mamy tłumaczy już z Niemiec, więc jak najbardziej można pomóc w tłumaczeniach. Ale taka największa pomoc to są dwa aspekty. Po pierwsze to jest promowanie LTN-a, ale nie na zasadzie hej, jest sobie LTN, instalujcie, tylko rozmowa z ludźmi. Również jeżeli ludzie nie są zainteresowani LTN-em, a przecież mają do tego prawo, rozmowa dlaczego? Bo kwestią nie jest, żeby przecież zmuszać ludzi do używania aplikacji, której nie chcą, a raczej, żeby tą aplikację do nich wyciągnąć, żeby dowiedzieć się, co im się nie podoba, czego im brakuje i o to zadbać. No i wkład w propozycje, bo nam brakuje propozycji, że tak powiem, praktycznych. Często mamy propozycje, ktoś sobie wymyśli, oczywiście teraz strzelam, takiej propozycji nie było, ale ktoś sobie wymyśli, że chce, żeby LTN był systemem operacyjnym. No, nawet gdyby to było realne, nawet gdybym ja był za, a nie ma to sensu, nawet gdyby był tym systemem operacyjnym, to jest to jakieś tam założenie, jakaś propozycja, która byłaby zrealizowana powiedzmy za rok, za dwa lata, a brakuje nam propozycji pod tytułem w tym miejscu LTN-a zrobiłbym taką drobną zmianę, żeby zamiast tego dźwięku była pozycja, która wskazuje to i to. Albo w tym miejscu LTN-a zmieniłbym ten komunikat, żeby był prostszy. Brakuje nam takich funkcji, propozycji, że tak powiem drobiazgów, na które się patrzy przez prezent projektu. Wszystkie propozycje praktycznie, bo jest kilka wyjątków, które mamy, to są propozycje pod tytułem wprowadzić taką funkcję mniejszą lub większą. Czasem to są funkcje do wprowadzenia w parę tygodni, czasem w parę miesięcy. Ale nie mamy propozycji udoskonalenia tego, czego jest, drobniejszych zmian, których LTN-owi trzeba, jak mówiłem, żeby odbić od interfejsu Klango i go uprościć. Rozumiem. Mamy kolejny telefon. Tym razem kogo witamy? To jeszcze raz ja, po raz trzeci w zasadzie w tej audycji. Witaj Marcelu, słucham. Witam, ja tak po prostu bardzo krótko, bo wpadłem na pewien pomysł a propos tego tematu dźwiękowego, o którym była mowa. Mianowicie można by to rozwiązać w dość ciekawy sposób, żeby nie trzeba było tworzyć od nowa domyślnego tematu. Proponowałbym po prostu zrobić konkurs, tak jak teraz jest konkurs na temat do aplikacji mobilnej, można by zrobić konkurs na temat do aplikacji Windowsowej po prostu. Mm-hmm. Oczywiście, dokładnie, będziemy pewnie o tym myśleć. To jest rozwiązanie. Też nie możemy iść, mamy też dużo tematów tematycznych, masło maślane, ale temat na przykład iPhone 10. Mi się ten temat podoba, ale nie możemy zrobić z LTN-a
z przyczyn oczywistych użyć tutaj oficjalnie tematu, który sprawi, że LTN zabrzmi nam jak iPhone. Też z przyczyn licencyjnych. No tak. A temat główny LTN musi być przede wszystkim stworzony z dźwięków na licencji Creative Commons. No to jeśli tak to wygląda, to faktycznie trzeba coś pomyśleć od podstaw. Tak, i najlepiej by było, że rzeczywiście ktoś, kto zna się na czy rejestrowaniu dźwięków, czy tworzeniu dźwięków, po prostu za coś takiego się zabrał, ewentualnie właśnie rzeczywiście, no można szukać po tych bibliotekach, które są na licencji CC i może właśnie to się uda. Ale to jest może rzeczywiście pomysł jakiś na konkurs. Może będziemy o tym na pewno myśleć. Dokładnie. Tak naprawdę w tej chwili... Tak? No tak, tak. Ja tylko Marcelowi już chciałem podziękować za telefon i za sugestie. Także dziękujemy. Dokładnie. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I słucham, Dawidzie. W tej chwili, jak mówiłem, my zaczęliśmy akurat z Arkiem, zwanym na LTN żywkiem, pracę nad portem na Linuxa. To nie będzie na pewno tak, że LTN wcześniej pojawi się na Linuxa niż na Maca, bo to jest wszystko pisane w ramach jednego silnika, trzy systemy i tak dalej. Więc w tej chwili, jeżeli chodzi o kierunek rozwoju aplikacji na pulpit, to jest ta wieloplatformowość. I myślę, że jest to o tyle ważna kwestia w tej chwili, również desktopowo, że ja mam przynajmniej dziesiątkę, jeśli nie więcej użytkowników, więcej niż dziesiątkę, którzy korzystają z LTN-a tylko przez stronę, albo wcale, bo mają Maca. I myślę, że część z tych osób może oczywiście przekonać aplikacja mobilna, ale jednak nie tylko, jednak klient ma swoje funkcje i mi się wydaje, że obecnie to celowanie w przede wszystkim Maca, bo jednak Linux to jest dodatek, nie oszukujmy się, mało kto go używa, a to, że ja używam, to znaczy tylko, że nie do końca normalny jestem, ale chodzi o wycelowanie w użytkowników innych systemów operacyjnych, bo to już nie jest tak, jak było 10 lat temu, gdy powstawał Klango, że jedyną opcją praktyczną na rynku dla niewidomych jest Windows. Tak, teraz już też jest system Apple'a, który sobie jakoś tam całkiem nieźle radzi, jeżeli chodzi o dostępność. Są użytkownicy, tych użytkowników jest całkiem sporo, więc też z nimi trzeba się liczyć. Dawidzie, czy coś jeszcze, tak bo już powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, tak myślę, czy coś jeszcze chciałbyś dodać dla naszych słuchaczy? Może jakoś zachęcić do używania LTN-a? Zasadniczo wszystko. Oczywiście wszystkich, którzy nie znają LTN albo którzy się zrazili na etapie dawnych wersji, które, jak już mówiliśmy na początku, miały więcej grzechów niż czegoś innego, to oczywiście zapraszam, żeby spróbować, żeby porozmawiać. I też to najważniejszy problem LTN-a. Ludzie, którzy porzucają go i tyle, którzy twierdzą, że to jest zły program i rezygnują. Teraz już raczej się z tym nie spotykam. Na początku było tego wiele. I o co mi chodzi? Każdy ma prawo porzucić LTN-a i ja nie kwestionuję tej decyzji, ale skoro już porzucamy tego LTN-a, to przydałoby się napisać taką wiadomość, dlaczego, czego brakuje, co rozwinąć, bo ja jestem jeden, ja też mam swoje własne preferencje jakieś komputerowe, swoje spojrzenie, które, no nie oszukujmy się, jest spojrzeniem człowieka, który używa więcej wiersza polecenia niż eksploratora Windows i który jednak nie potrafi się wcielić często w zwykłego użytkownika i w jego potrzeby, więc tworzę LTN według własnej wizji. No i jeżeli od Was nie przyjdą propozycje, czego Wy potrzebujecie, co Wam by się przydało, to ja będę go tworzył według wizji, która nie wszystkim musi się podobać, a ja nie jestem w stanie wymyślić każdej jednej funkcji, która może się przydać, więc zapraszam na pewno do krytyki, ale krytyki konstruktywnej, a nie krytyki pod tytułem LTN mi się nie podoba, bo mi się nie podoba i nie chcę Was znać. Ja muszę powiedzieć, Dawidzie, z własnej perspektywy, że na samym początku ja zainstalowałem LTN-a chyba nawet pierwszego dnia, kiedy ten program się pojawił, kiedy gdzieś tam pojawiła się informacja w tym 2014 roku, że rzeczywiście LTN jest. Zacząłem go używać, zacząłem bawić się tym programem. Raz, że on się no, wysypywał non-stop. Druga rzecz, i to myślę, że też było problemem i było problemem, który zrażał część użytkowników, to była zawartość LTN. Powiedzmy sobie szczerze,
początkowa zawartość Eltena była taka jak użytkownicy. Większość użytkowników, którzy tam byli na samym początku, to byli to użytkownicy dość młodzi, którzy no, do powiedzenia mieli no, różnie. Jedni więcej sensownego, inni mniej, ale te dyskusje gdzieś tam powiedzmy na forach, nie były to dyskusje najwyższych lotów. Teraz muszę powiedzieć, że sporo się tam zmieniło, sporo zmieniło się na lepsze. Można trafić na forach na sensowne dyskusje, tak samo jak na blogach można trafić na sensowne posty. Nie jest to tylko i wyłącznie jakiś taki grafomański zalew ludzi, którzy muszą mieć blogi i będą pisać hejka, u mnie dziś nic ciekawego się nie działo, to kończę ten wpis nara, ale że rzeczywiście są interesujące treści i już na tym Eltenie można czegoś ciekawego się dowiedzieć. I ja ze swojej strony przychylam się do tego, o czym mówisz, że warto, żeby Eltenowi dać szansę. Tu się można spierać o to i ludzie podchodzący do tematu bardzo ortodoksyjnie będą psioczyć na to. Ja zresztą też przez pewien okres czasu na to narzekałem i nadal nie czuję się przekonany do tego, że własny interfejs to jest najlepsze rozwiązanie, jakie można było stworzyć. I ja tu zdania nie zmienię, ale ja wiem jedno. W tym momencie nie ma sensu nawet, jeżeli by ludzie zaczęli za tym głosować, żeby to zmieniać, bo w tym momencie priorytetem jest aplikacja mobilna. To już nie jest czas, gdzie ludzie siedzą przykuci do komputerów. Teraz trzeba się skupić na rozwoju aplikacji mobilnej i rzeczywiście no, Elten w wersji desktopowej po prostu zostanie taki, jaki jest i myślę, że tu nie ma już nad czym absolutnie deliberować. Po prostu warto, żeby dać temu programowi szansę, warto, żeby poużywać, pokorzystać i zobaczyć, jak tam jest. A było nieciekawie, teraz naprawdę muszę przyznać, że jest coraz lepiej. Tak, ja na pewno też jako autor widzę tę zmianę. To był taki przełomowy okres. Ja nie wiem, co się stało, co zadecydowało. Myśmy mieli rok 2014 minął, rok 2015 minął, rok 2016 minął. To były takie 3 lata, że ten Elten tracił popularność. Ja bardzo często widywałem siebie jako jedynego zalogowanego użytkownika. Jak widziałem 5, to już było wow. A teraz na przykład ilu mamy zalogowanych użytkowników? Z ciekawości. Już sprawdzam. Ja mogę tylko dodać, że u mnie Elten w tym momencie jest uruchomiony tak naprawdę cały czas. Włączam komputer. 46. No proszę, no i pięknie. Włączam komputer, włączam program pocztowy, bo u mnie poczta elektroniczna to jest must have. Włączam sobie jeszcze TeamTalka, włączam przeglądarkę internetową, włączam Eltena. To są programy, no i Mirandę jeszcze, bo przecież, żeby komunikację gdzieś tam z ludźmi mieć. I to są rzeczy, które u mnie są odpalone cały czas. I ten Elten, to się nawet nie sypie, muszę przyznać. No parę razy zdarza mi się go gdzieś tam ubić, ale już dawno nie widziałem takiego komunikatu, że wystąpił jakiś tam błąd i czy chcesz zgłosić ten błąd i wysłać ten komunikat. No już dawno nie było takiego komunikatu. Albo bo ludzie zaczęli wysyłać te komunikaty. Albo ja mało na tym Eltenie robię, albo po prostu ten program naprawdę zaczyna działać stabilnie. To są dwie ewentualności. Też mam takie wrażenie. Ja też widzę coraz więcej ludzi, którzy rzeczywiście dużo czasu spędzają na Eltenie, którzy się poświęcają temu programowi. No i nawet nie chodzi o to, by tworzyć 50 tysięcy wpisów. Chodzi też, zawsze większy sens ma 10 wpisów w miesiącu, a z treścią, niż 500 wpisów dziennie, z których 499 będzie problemem do usunięcia i robotą dla moderacji. Natomiast na pewno zachęcam, żeby dać Eltenowi szansę, żeby spróbować. Jak mówiłem, ten rok 2017 bardzo zmienił ten portal. Nie wiem, co takiego się stało w roku 2017, ale coś się stało. No i cóż mogę powiedzieć więcej ze swojej strony. Wszystkich technicznych ludzi zapraszam oczywiście do wspierania projektu w taki czy inny sposób, czy to graficznie, czy to dźwiękowo, tematy dźwiękowe tworząc, czy to rzeczywiście od strony aplikacji, czy to nawet tych sugestii. Ja już zbierałem, teraz nie będę mówić, że zbieram zespół beta testerów aplikacji mobilnej, bo termin nadsyłania zgłoszeń minął w niedzielę, ale na pewno będziemy zbierać beta testerów Androida, kiedy wreszcie będę miał możliwość jego tworzenia. A też już no ludzie chcą testować aplikacje na Androida. Tam już widzę głosy gdzieś na forach Eltena. Tak.
Więc ja wierzę, że kiedy następna audycja o Eltenie będzie, nie wiem, czy to będzie z okazji 5 lat okrągłych projektu, czy to będzie z okazji innej, ale wierzę, że jeżeli na antenie Tyfloradia jeszcze raz będziemy tutaj mówić o Eltenie, to ja będę mógł powiedzieć, że aplikacja mobilna znajduje się w App Store. Już powoli mieliśmy kończyć, ale mamy jeszcze telefon. Kogo witamy tym razem? Halo? Ponownie DJ Graco. Nie wiem, był jakiś problem, że nie mogłem się dołączyć, bo było mi, że nie ma takiego numeru, no ale się wreszcie udało. Tak z ciekawości się zapytam, a czy aplikacja mobilna jest, że tak powiem, dostępna dla widzących, bo desktopowej nic widzący nie widzą, a... Tak, to jest zwykłe natywne API. No to bardzo, to też bardzo fajnie, powiem szczerze, bo dzięki temu użytkownicy Eltena właśnie w wersji mobilnej będą mogli sobie z niego korzystać właśnie słabowidzący, a powiedzmy, że na przykład iPhone ma fajne rozwiązania dla osób słabowidzących, czy tam tak, kwestie kontrastu, czy powiększanie. W gronie testerów Eltena jest... Na mobile jest Natalia Lewandowska, która jest osobą właśnie niedowidzącą i która tu jest przede wszystkim po to, żeby mówić mi przesuń to w górę, a to w prawo. Więc tak, będzie dostępny dla osób niedowidzących. No to super. Ekstra, no. To super, bardzo fajnie. Bardzo proszę i dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. I tak myślę, że chyba już będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję na temat Eltena. Wszystko zostało powiedziane, co najważniejsze. 4 lata ta aplikacja, ten serwis tak naprawdę można jak to tak ktoś określić. Na forum Eltena zauważył, a ja z dumą powtórzę, że to jest więcej niż trwało wsparcie Klango, ponieważ Klango trzymało się na serwerach lat 10, ale twórcy porzucili je po latach 3. Tak, ale ja sobie tak myślę, że Elten też zdecydowanie dłużej ma szansę potrwać, bo też inne są założenia, mam wrażenie, twoje, Dawidzie, jeżeli chodzi o to. To nie jest na pewno myślane o jakimś zarobku, Elten nigdy nie był aplikacją płatną, jest otwarty, to też ważne. Ja liczyłem, że kiedy otworzę Eltena, więcej programistów skuszę. Nie skusiłem, to było akurat tu się przeliczyłem. Wiesz co, ja no, myślę, ale że to jest... ten jego kod źródłowy jest. Ale spokojnie, ja myślę, że to też musi osiągnąć pewną taką masę krytyczną. Zauważ, że kwestia tego, co działo się na forach czy na blogach, też w pewnym momencie coś się stało, do końca nie jesteś w stanie powiedzieć co, ja tym bardziej nie jestem w stanie powiedzieć co, ale tu się zaczęli ludzie pojawiać i ten Elten zaczął żyć. I ja myślę, że to samo musi też być, jeżeli chodzi o programistów. Nie wiem, co się musi zadziać, ale ja myślę, że to się stanie. Przecież NVDA też coraz bardziej jest wspierany przez ludzi ze społeczności. Tam coraz więcej kodu nie jest wytwarzane przez fundację NV Access i przez programistów pracujących w tej fundacji, bo oni mają też inne rzeczy na głowie, ale właśnie coraz więcej jest tego kodu wytwarzanego przez społeczność NVDA. I myślę, że Eltena kiedyś może to samo czekać. Tak, i to jest magia open source i miejmy nadzieję, że tak też tu będzie, bo takie projekty, no to nie są projekty, co zresztą Klango pokazało, to nie są projekty, na których się zarabia. Po prostu. Na tym się nie da chyba na razie zarobić. To trzeba robić z pasji. Tak mi się dokładnie wydaje. I ja będę na pewno Eltena rozwijać teraz. Wiadomo, sytuacje życiowe są nieróżne. Też rozwój Eltena pewnie, nie ukrywam, trochę będzie wolniej trwał. Ja zaczynam studia, ale na pewno będzie trwał. Jednak mam ten swój cel, mam tą aplikację mobilną i no cóż mogę więcej powiedzieć. No ja zapraszam, bo wierzę, że nadchodzące miesiące dla Eltena będą bardzo przełomowe. Zapraszamy również i myślę, że na koniec warto w końcu podać adres strony internetowej Eltena, bo my tak o Eltenie, a jaki jest adres tej strony, z której można pobrać Eltena? elten-net.eu. Nie trzeba, można też przez oczywiście www.eltenmyślnik.net.eu. A ja ze swoich obserwacji podam, że na hasło Elten Network albo Elten Niewidomi nasz Elten jest pierwszy na liście wyników. Zresztą na hasło Tyflo Podcast jest na drugiej bodajże stronie. No to super. Także można sobie dotrzeć albo wpisując adres, albo po prostu szukając w Google'ach. Dziękuję Ci bardzo, Dawidzie, za udział w dzisiejszej audycji.
Dziękuję również. Dawid Pieper, twórca Eltena. Eltena, czyli serwisu społecznościowego, aplikacji, jak zwał, tak zwał. W każdym razie narzędzia, z którego mogą korzystać niewidomi i korzystają, jak widać, coraz chętniej, był moim dzisiejszym gościem na antenie Tyfloradia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.